Nazywam się Filip Gołębiewski, będę miał przyjemność prowadzenia tej debaty, ale to nie ja dzisiaj jestem głównym bohaterem naszego spotkania, są nimi nasi paneliści i pozwolę sobie przedstawić od mojej prawej strony Krzysztof Izdebski, członek zarządu i dyrektor programowy Fundacji e-Państwo, prawnik specjalizujący się w polskich i zagranicznych aspektach dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz nowoczesnych technologii. Dzień dobry. Pani Natalia Mileszyk, prawniczka i specjalistka do spraw polityk publicznych, zajmuje się prawami cyfrowymi, reformą prawa autorskiego oraz otwartością. Pracuje dla Fundacji Centrum Cyfrowe, gdzie analizuje i komentuje społeczny wymiar technologii. Aktywna działaczka Stowarzyszenia Komunia oraz Creative Commons Polska. Brawa. Jako trzeci pan Robert Kroplewski, pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach nowych mediów, społeczeństwa informacyjnego, interaktywności w komunikacji społecznej, ochronie prywatności i w prawie do informacji, jak również regulacji i deregulacji rynku mediów i telekomunikacji. Brawo. I na zakończenie pan dr Maciej Gurtowski, socjolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, stały współpracownik Nowej Konfederacji oraz współautor książki Samobójstwo oświecenia, jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Witamy. Okej, proszę Państwa, zacznijmy sobie od takiego bardzo ogólnego tematu. Mianowicie, jak w ogóle Państwo postrzegacie wpływ nowych technologii na życie społeczne, na życie publiczne, życie polityczne, czy po prostu na zwykłych obywateli? Sztuczna inteligencja, algorytmy doboru informacji, pozycjonowanie, cyfryzacja, big data. Jak te wszystkie zjawiska odciskają się na społeczeństwach bliskim nam, kręgu cywilizacyjnym? Może zacznijmy od Krzysztofa Izdebskiego. Dobrze, dziękuję bardzo też za zaproszenie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest takie pytanie w ogóle do nas wszystkich, tutaj patrzę też na salę, bo te jakby technologie są naszym życiem codziennym. U mnie delikatny popłoch wywołała prośba tutaj pana dźwiękowca, żebym przełączył telefon na tryb samolotowy, bo od razu mi przeleciało, ile informacji nie może w tym czasie ominąć. No i to jest chyba jakby takie wyzwanie największe, tak? Znaczy, bo tych wyzwań, które zresztą wymieniłeś w tym pytaniu dotyczącym sztucznej inteligencji i kwestii big data i tak dalej, jest całe mnóstwo. To, co charakteryzuje ten rozwój technologiczny, to jest to, że on nam towarzyszy zupełnie równolegle. Znaczy, to nie jest jakieś takie wyabstrahowane zjawisko, o którym możemy mówić tak jak na przykład o, nie wiem, zwierzętach gdzieś na wyspach Galapagos. To jest element naszego życia codziennego i też takie tezy, które zresztą w Nowej Konfederacji się pojawiły profesora Zybertowicza dotyczącego spowolnienia tego rozwoju technologicznego, no bym powiedział, są dosyć naiwne, tak? Znaczy, to jest coś, co po prostu się dzieje i to, co możemy ewentualnie robić, to zjawisko opisywać, możemy jakoś je, bym powiedział, w dużym cudzysłowie cywilizować, ale też z drugiej strony, co też wydaje mi się dosyć ciekawą taką koncepcją, która gdzieś tam się przewija jako taka forma uspokojenia emocji wokół tych zagrożeń związanych z nowymi technologiami, to jest to, że też my będziemy się powoli tak do nich przyzwyczajać i one jakby po tej też euforii tak one będą już no właśnie ucywilizowane, że kwestia, nie wiem, czy uzależnień, jestem bardzo ciekaw, co pan doktor tutaj na to powie, ale że jakoś też ta fala fascynacji technologiami jako takimi trochę przeminie, znaczy też nie wiem, czy
Czy no to miało miejsce też w przypadku radia i telewizji, jak one wchodziły, to też przecież były przedmiotem ogromnej debaty. Potem jakoś ta debata się zrobiła bardziej nudna, bym powiedział, w związku z rozwojem kolejnych kwestii. Ale to, co już kończąc, na pewno musimy pamiętać, że w związku z tym, że te technologie towarzyszą nam w tym codziennym życiu, w każdym w zasadzie aspekcie, jak mówiła moja pani od chemii, przy okazji chemii mówiła, że chemia jest wszędzie, w odzieży, w ubraniu i tak dalej, tak samo jest z tymi technologiami i to, co my powinniśmy zrobić, to jest też to, żeby one nam najlepiej leżały, ale nie traktujmy ich właśnie jako czegoś zupełnie odrębnego od nas, bo takimi, jakimi my jesteśmy, takie właśnie są i będą technologie. Dziękuję. Pani Natalia Mileszyk, zachęcam do polemizowania. Oczywiście motyw, który teraz omawiamy, to jest pytanie o to, jakie piętno odciskają technologie na społeczeństwie współczesnym. Jeszcze pan Krzysztof nie powiedział nic tak kontrowersyjnego, żeby musiała polemizować, więc... Krótko dodając do tego, co już zostało powiedziane, dwie kwestie. Po pierwsze, kontynuując wątek tego, że technologie są wszędzie, jakby nic odkrywczego, to też myślę, że to powinno się przekładać na to, jaki mamy dyskurs publiczny, a niestety tak nie jest, bo mam wrażenie i tak jak obserwuję to, kto rozmawia o technologiach, to jednak nadal to jest bardzo, powiedziałabym, to wąska i wyspecjalizowana grupa społeczna i gdzieś tam dużo osób ma w tyle głowy takie przeświadczenie, że o technologiach to mogą rozmawiać albo właśnie ci, którzy umieją pisać algorytmy sztucznej inteligencji, no bo oni rozumieją, jak to działa, albo przynajmniej udają czasami, że wiedzą, jak to działa. A z drugiej strony, że mogą rozmawiać politycy, no bo wiadomo, jakby kwestia regulacji technologii jest gdzieś tam tematem politycznym, a gdzieś tam ta dyskusja humanistyczna wokół technologii, czy właśnie niekoniecznie technologiczna sama w sobie, mam wrażenie, że jest bardzo spychana na margines, to znaczy, że nadal jest mało obecna, więc ja bym tu wszystkich zachęcała, jak jesteśmy, mamy różne, bardzo dobrze w tak szerokim gronie, ale tak jak państwo też siedzą, żeby każde jakiekolwiek zdanie na temat technologii właśnie wpływu na państwa życie codzienne po prostu głośno i dobitnie przedstawiał, bo tylko dzięki temu będziemy w stanie tworzyć takie technologie, które naprawdę będą odpowiadały na potrzeby społeczne, a nie takie technologie, które będą wypadkową tego, w jakim momencie rozwoju technologicznego jesteśmy. Ale drugą rzeczą, jaką ja chciałam zauważyć i trochę tutaj to porównanie do telefonu i telewizji i pełna zgoda, to też pewnie jest gdzieś tam zbliżona historia. Z tą różnicą, że mam wrażenie, że technologia przestała być narzędziem w wielu momentach. To znaczy ja mam wrażenie, że dobra technologia to jest jednak narzędzie, że technologia nie powinna być celem samym w sobie. I na przykład jak rozmawiam ze startupami ze sceny warszawskiej, no to nagle wszyscy chcą wszystko robić na blockchainie oczywiście, jakby trochę nie zadając sobie pytania, czy jest taka potrzeba, czy nie ma takiej potrzeby. Czy na przykład to samo można by rozwiązać mniejszym nakładem kosztów, mniejszym nakładem energetycznym przy pomocy innych technologii, czy innych narzędzi, nawet bardziej analogowych bym powiedziała. Więc mam wrażenie, że zawsze jak mówimy o rozwoju i wprowadzeniu jakichkolwiek rozwiązań technologicznych, to musimy sobie zadawać pytanie po co, w sensie, że to nigdy nie powinno być samo w sobie wartością, bo wtedy zapętlimy się w takie myślenie, bardzo powiedziałabym to zdehumanizowane, to znaczy takie właśnie, w którym nie ma potrzeb człowieka na pierwszym miejscu, a ja jestem dużą zwolenniczką tego, żeby też o technologii właśnie myśleć w kontekście takiego human center, że jednak nadal technologia jest po to, żeby to nam wszystkim tutaj indywidualnie, może niekoniecznie indywidualnie, ale nam społecznie po prostu żyło się lepiej. Bardzo dziękuję. Nadal zachęcając do polemiki, oddaję głos panu Robertowi. Dziękuję bardzo, Robert Kropleski. Dziękuję za zaproszenie. Nowa Konfederacja to brzmi jak nowa federacja przyszłości nawet w obszarze cyfrowym i to jest może dobry pomysł a propos wypowiedzi pani Natalii. To jest chyba prawda. Ja myślę sobie, że niestety technologie są wszędzie, ale z małym zastrzeżeniem. Jeżeli było wspomniane Galapagos i zwierzęta na Galapagos, oczywiście z poziomu Polski nie za bardzo to traktujemy jako coś, jaką rzecz realną, ale zwierzę na Galapagos jest już dawno widziane cyfrowo, satelitarnie i cyfrowo. Możemy sobie je ściągnąć tutaj do Polski, w tej chwili nawet wyświetlić, ruchome zwierzę z Galapagos.
niby nic wielkiego, ale jednak potrzeba było aż 25 lat challenge'u w przesyłaniu tego typu obrazu i budowania właśnie zainteresowania. Przypomnę, jak się rozwijał internet. Internet zaczął się od zdjęć satelitarnych kosmosu. To była zachęta do korzystania z okienek wyszukiwarki Magellan Alta Vista, może ktoś jeszcze z Państwa pamięta. Wtedy to była tylko rozrywka. To było fajne, no ale z czasem stało się czymś, co się nazywa e-commerce. I na tym polega problem, że przez to technologia jest wszędzie, ale dlatego, ponieważ pełni u nas formę usługi konsumenckiej, z uwagi na relacje, portale do klientów, ale jeżeli mówimy o e-commerce, i to jest ten cały problem, który poruszył pan Krzysztof, przywołując pana Zebertowicza. E-commerce to są tylko zasady kontraktowania, ale to nie są wartości w internecie jako takie. A tych wartości troszeczkę mamy, chociażby jedna prosta, ale bardzo działająca totalnie, czyli godność ludzka. Została ona odnotowana teraz 9 kwietnia w przewodniku dla sztucznej inteligencji, która miałaby powstawać w Unii Europejskiej. I to jest bardzo ważne, no bo to jest jakaś oś cywilizacyjna. Czy chodzi nam tylko o transakcje, czy o pewną psychofizyczną integrację człowieka. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, że nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę, jak technologia nas widzi. A technologia nas po prostu opisuje cyfrowo. Jesteśmy odbici w kopii cyfrowej. Tak jak kiedyś robiono zdjęcia fotograficzne, czy skryte na ulicy, czy też po prostu towarzyskie. Tak samo technologia na bieżąco nas widzi i myślę, że jest wysoce prawdopodobne, że z czasem nie będziemy na to w ogóle zwracać uwagi. Natomiast będziemy naprawdę zainteresowani, co się stało z naszą intymnością. I myślę, że to jest kolejny ruch, kolejny trend, który jest już obserwowalny. Nazywa się on Slow Web, tylko tyle, ale to jednak jest powrót do początków internetu, który polega na tym, aby wiedzieć, co zrobiono z naszymi danymi. Nie to, czy ja sobie mogę je przenieść z lewa na prawo, tylko co, kto zrobił z moimi danymi. Jest to wysoce skomplikowane, ale kto wie, może właśnie tak. I teraz jak tu przywołane zostały technologie, właśnie zbyt szybko czasami pędzimy za trendami, bo z jednej strony kopiujemy rzeczywistość, a z drugiej strony ktoś nas próbuje zachęcić, że dana technologia jest ekstra, no w jakichś konkretnych celach. No czasami jest to zabawka, ale czasami służy do realizacji modelu biznesowego. Jako konsumenci musimy sobie z tego zdawać sprawę. Jest słynne powiedzenie niektórych ludzi, którzy może niekoniecznie chcieliby być ujawnieni, że za reklamę telewizyjną, którą przyjmujemy jako odbiorcy, należałoby nam się płacić. Należałoby nam płacić. Z prostego powodu, no bo często ona niszczy poczucie estetyki, poczucie integralności psychicznej, wpływa na nasze zachowania do tego stopnia, że idziemy jak osoby ślepe za zakupem. Jeżeli chodzi o ochronę konsumencką w internecie, jest tym bardziej poważna i to jest powszechnie znane. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę przed percepcją w przypadku braku zdolności do krytycznego myślenia, no to jest kolejny odruch. Kolejny świat internetu, który musimy sobie bardzo wyraźnie postawić przed nami, jak obywatelami, żeby zachować jednak jakąś higienę. I nie możemy sobie pomóc inaczej, jak tylko przyjaźnią, codziennymi napominaniami, ale w przyjacielskiej atmosferze, czy też budować odpowiednie źródła wiarygodności, wspomagać się w tym obszarze, tworzyć higienę internetową. Bardzo trudno dzisiaj odróżnić fake od niefake'a, szczególnie w obszarze wizualnym, bo jeżeli chodzi o rzeczy redakcyjne, to jest troszeczkę prostsze. Praktycznie ostatnio nawet doszło do opublikowania filmu, co do którego nie można było ustalić, czy jest fejkiem, czy nie jest fejkiem. Nawet naukowcy, którzy go stworzyli, w pewnym momencie poprzez testy przepuścili tego rodzaju propozycję audiowizualną, wyszło na to, że jest bardzo możliwe, że to jest prawdziwe. No i w tym sensie nasza percepcja to jest właśnie ta godność, o której powiedziałem wcześniej. Dlaczego ta godność powinna być pierwsza? Ponieważ ona świadczy o naszej autonomii funkcjonowania w relacjach naprzeciwko automatyzacji maszyn, automatycznych procesów. I w tym sensie technologia jest bardzo blisko człowiekowi, wydaje się, no ale jednak bawimy się ciągle tymi lajkami. No może jeszcze jedna dygresja. Nie tak dawno byłem w Budapeszcie na konferencji, gdzie mówiono o smart cities. Fajna koncepcja, jeszcze fajniejsza, dlatego że to miało być smart farming w ramach smart cities, czyli łąki, które miałyby otwierać powietrze, wszystko fantastycznie. No ale miały być też samochody autonomiczne. No i jeden z panów powiedział tak,
zachęcony przez pewną panią, że to przecież taka będzie idealna sytuacja, że będziemy korzystać z wolnego czasu, będziemy pracować. On mówi nie, będziemy siedzieć w autonomicznym samochodzie i będziemy sobie lajkować i przeglądać media społecznościowe. Nie jest to dalekie od prawdy, chyba na dzisiejszym stanie rzeczy. Dlatego zgadzam się z tym, poprzez media i tego typu rozmowy możemy przybliżyć tą technologię, oswoić ją i nadać jej swoje diktum. Naprzeciwko tego tematu dzisiejszego naszego spotkania, despotyzm cyfryzacji, możemy w despotyzmie dać swoje diktum. To jest możliwe. To jest możliwe? Pan doktor Maciej Gutowski. To jest możliwe, ale może być bardzo trudne i kosztowne. Sam tytuł bieżącego numeru Nowa Konfederacja sugeruje, że współczesne technologie cyfrowe są wykorzystywane do ograniczenia przestrzeni wolności. I w tym numerze w różnych artykułach są przedstawione przykłady, gdzie faktycznie to się dzieje. Nie tylko w autorytarnych Chinach powstaje system scoringu obywatelskiego, który właśnie ma za zadanie pogłębienie nadzoru nad zachowaniami ludności, ale także w Stanach Zjednoczonych prowadzony jest system prewencji kryminalnej, który służy temu samemu też w społeczeństwie, które lubi się wolnością. I wbrew pewnym oczekiwaniom, które towarzyszyły początkom rewolucji cyfrowej, gdzie internet miał być przestrzenią, która wzmacniałaby wolność, wzmacniałaby dialog, indywidualną autokreację, okazuje się, że mamy do czynienia z trendem odwrotnym. Znaczy coraz częściej widzimy, że możliwość ekspresji w sieci raczej zaostrza konflikt, tak? Raczej sprzyja kreowaniu kolejnym podziałom, raczej utrudnia dialog, albo raczej go wypłaszcza, przez to czyni go trudniejszym. I o ile w przeszłości państwa autorytarne musiały ponosić poważne nakłady na inwestowanie w narzędzia nadzoru, na przykład takie jak policja polityczna, takie jak systemy kontroli, siatki szpiegowskie, które nie tylko kosztowały pieniądze, ale także podważały zaufanie, tak współcześnie różne reżimy, wykorzystując cyfrowe narzędzia nadzoru, czynią to automatycznie i o wiele mniej kosztownie. Ludzie sami noszą narzędzia nadzoru i karmią je danymi na swój temat. To jest zupełnie nowa sytuacja. Odpowiadając natomiast na pytanie bezpośrednio, myślę, że użycie narzędzi technologicznych będzie wzmacniało inne trendy, które już są obecne w współczesnej cywilizacji, na przykład kapitalizm. Powstaje nam kapitalizm cyfrowy, kapitalizm technologiczny, jeszcze silniej oddziałujący zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. To znaczy z jednej strony na przykład on, prawdą jest, że narzędzia cyfrowe dają możliwość emancypacji, no ale z drugiej strony jednak rozdziew w zakresie własności między najbogatszymi i najbiedniejszymi nam się cały czas poszerza, a nie zmniejsza, prawda? Czyli jakiej emancypacji to mówimy, chyba jakiejś wyspowej. I wychodząc naprzeciw apelom o polemikę z innymi panelistami, chciałbym się nie zgodzić z tezą, że technologia jest taka, że tu jest pewna omniprezencja, że to nie jest tak prosto. Mamy do czynienia z rażącymi nierównościami w zakresie tego, jak technologia jest obecna i w jaki sposób wpływa na życie poszczególnych ludzi. Dwa miesiące temu na łamach dziennika The Guardian pojawiły się wstępne informacje z roboczego raportu na temat wykluczenia cyfrowego na świecie, z którego wynika, że cały czas 50% ludności świata nie ma dostępu do sieci, częściej niż raz na 3 miesiące stałego dostępu. To jest bardzo liberalne kryterium. Tak? I teraz pojawia się pytanie, dlaczego nie ma? No i tu znowu możemy wyciągnąć odpowiedź z ograniczeń współczesnego kapitalizmu. Po pierwsze, nie zawsze opłaca się go dostarczyć, w tym sensie, że koszt położenia infrastruktury, która zapewniłaby taki dostęp, i takie projekty są dyskutowane, na przykład zapewnienie dostępu bezprzewodowego za pomocą sieci satelitów. Facebook taki projekt planował. No one są skazane właśnie tutaj na bycie ofiarą racjonalności ekonomicznej. To jest jakby pierwsza przeszkoda, czyli gospodarcza. Tak nie opłaca się podłączyć. Druga przeszkoda ma charakter kulturowy. Otóż z naszego naturalnie rzecz biorąc ludzkiego, etnocentrycznego punktu widzenia nam jest trudno sobie wyobrazić, że na świecie występują i są wcale nierzadkie kultury, których korzystanie z technologii cyfrowych jest utrudnione, na przykład ze względu na pewien, nazwijmy to, cyfrowy analfabetyzm. W prostym raporcie jest o tym mowa. Podobnie istnieją kultury, w których pomysł na to, że na przykład kobieta może posiadać smartfona i samodzielnie za jego pomocą załatwiać pewne swoje życiowe potrzeby, no jest pomysłem niepoważnym, tak? Tutaj patriarchalizm, która patriarchalna nam się kłada. Także tyle, jeżeli chodzi o polemikę właśnie, że na temat rzekomej omniprezencji technologii współczesnych. Dziękuję. Tutaj pani Natalia Milszek. Tak, ja chciałam bardzo szybko tylko ad vocem. Pełna zgoda oczywiście i oczywiście są miejsca na świecie, gdzie ta technologia funkcjonuje i wygląda zupełnie inaczej. I też w ogóle kwestia doświadczeń technologicznych jest zupełnie inna. Na przykład, no jednak my wszyscy, jak tu jesteśmy,
pewnie korzystaliśmy na początku z komputera, później przerzuciliśmy się na smartfony. Obecnie jest cała rzesza użytkowników internetu, która zaczęła od smartfonów i nigdy nie siedziała przed komputerem i nie wie, jak go obsługiwać. Ale ja też chciałam tu powiedzieć, że myślę, że my coraz mniej możemy mówić o jednym internecie i jednych technologiach, jakby takim jednym środowisku. W sensie, że to, o czym my mówimy, moim zdaniem ulega pewnej lokalizacji. I chociażby patrząc na to, na nowe pomysły w Rosji, które właśnie tutaj testują, czy możliwe jest, żeby nagle stworzyć sieć, która absolutnie będzie odłączona od sieci globalnej, pokazują, że my już, to kiedyś były żarty, że mówimy o internetach, a my tak naprawdę już mówimy o internetach, więc pewnie, ale że w naszym jednak kręgu kulturowo, tutaj geograficznym, no ta technologia jest obecna. Jakby jak zejdziemy z takiej globalnej perspektywy na taką perspektywę tego, jakie regulacje i właśnie jaki system nas dotyka, no to ona po prostu tutaj jest. Ale oczywiście pełna zgoda, że ponad połowa ludzi czy połowa ludzi nie ma dostępu do sieci stałego. Co nie oznacza, że nie są obserwowani. Jasne, Krzysztof Widowski. Znaczy a propos tego, znaczy też jakby pełna zgoda co do wykluczenia, natomiast samo zjawisko wykluczenia technologicznego, ono się akurat tak nazywa technologicznym, też nie jest nowe. Znaczy to, co w Stanach Zjednoczonych było, nie wiem, utożsamiana ta wolność, do tego też bym chciał jeszcze może wrócić potem w kontekście, czy wolność wyboru w kontekście technologii, ale to, że jak ktoś nie miał samochodu, to nie miał pracy, tak? Znaczy, że też to wykluczenie technologiczne, ono akurat było w przypadku tych maszyn może mniej, przynajmniej wydaje się nam, współcześnie mniej skomplikowanych, ale rzeczywiście to jest istotne i też w kontekście tych krajów, nie wiem, rozwijających się, tak to nazwijmy, gdzie często też mówi się z drugiej strony, że Facebook jest internetem. Ja miałem dosyć taki stosunek, no nie wiem, z uśmiechem podchodziłem do tych wszystkich takich akcji w pewnym momencie, jak zaczęła się kwestia dyskusji nad Facebookiem i nad danymi, czy nad bezpieczeństwem naszych danych w kontekście Facebooka, pojawił się ten hashtag delete Facebook, tak? Znaczy my po tej stronie, czy w tym regionie, tak, mamy taki przywilej, żeby wyłączyć się z tego internetu jakoś. Jest to bardzo trudne i no właśnie, czy mamy rzeczywiście ten faktyczny wybór, ale on przynajmniej teoretycznie istnieje. Dla ludzi tam, gdzie Facebook jest internetem, jest to faktyczne wykluczenie się z kontaktów ze znajomymi, czy nie wiem, z pracodawcą, czy utrudnienie dostępu do rynku, bo to też jest rzeczywiście dosyć no istotne w kontekście też chociażby pojęcia kapitalizmu i rynku pracy. Mogę się włączyć, bardzo ważny wątek. Absolutnie, właśnie włączenie się, mamy profile nie tylko osobowe, ale również no, sprzedażowe, biznesowe, akurat na Facebooku, ale nie tylko na Facebooku, na YouTubach. W cudzysłowie mówię teraz, bo to tak się mówi YouTuby. Tak. Drodzy Państwo, i to jest dostęp absolutnie do rynku. I teraz może jeszcze dwa słowa chciałem powiedzieć, trochę się cofając. Media społecznościowe w Polsce odegrały wyjątkową rolę. W przypadku pewnego rodzaju zastanego rynku prasy, w sensie narracji, która się przejawiła w prasie. Mówię w perspektywie około 15 lat. I w tym sensie jest to dodatkowa przestrzeń, która ujawniła wolność, możliwość ekspresji i teraz oczywiście skalowalnej, nadmiernej i ludzi takimi, jakimi jesteśmy, tutaj z tym zgodzę się. Tak samo jak jesteśmy dobrzy i źli, tak samo nas widać, odbijamy sami siebie, swoje ślady w internecie. Tylko cały problem polega na tym, że się nakręca szybciej spirala, jest szybsza komunikacja. Wytwarza się no, dziwne zupełnie zjawisko no, wiru, ale wciągającego już w negatywne jakieś fenomeny w obszarze mediów społecznościowych. Da się z tym pracować. Myślę, że właśnie powoli zaczynamy trzeźwieć. To się dzieje bardzo powoli, ale jest to, ja to osobiście obserwuję, że ludzie się zaczęli do siebie inaczej odnosić, się wycofują, nie atakują. Jest takie stare powiedzenie w terapii, że jeżeli ktoś ci zrobił zło, to okej, zrób mu mniejsze, czyli jest to krok wyjścia, tak? To jest jakby zachowanie stwierdzone naukowo. I teraz wątek biznesu. Biznes platformowy i w ogóle platformizacja to jest stan obecny, ale też najbliższy stan rozwoju modeli biznesowych na świecie, jeżeli chodzi o cyfryzację. A jeżeli tak, to nasza znajomość naszego położenia w ramach platformy, czyli jak się znajdujemy na skrzyżowaniu ulic albo rondzie, jest bardzo ważna, bo inaczej nie wiemy, gdzie jesteśmy i nie wiemy, jakie procesy na nas wpływają.
I to mówię z poziomu teraz niejako przedsiębiorcy, tak? Czyli jak właściwie ulokować swoją usługę w platformie rynkowej. To są tematy, przed którymi stoimy. Szczególnie jako mali, średni przedsiębiorcy. To, co poszło w dyrektywie prawa autorskiego między innymi. Tak? Chodziło o ochronienie cyrkulacji wolności słowa. Ciekawy wątek. Tylko właśnie zastanówmy się nad tym, co pan Robert powiedział i co pan Krzysztof Izdebski niedawno powiedział też w jednej ze stacji telewizyjnych, że trochę internet jest taki, jakimi my jesteśmy, jakimi my ludzie jesteśmy. Czy ta teza jest nadal zasadna w tym kontekście, że technologie być może tak głęboko nas przeniknęły, że jednak zmieniły nas na tyle, że my już, że internet nie jest czystym odzwierciedleniem tego, jacy my jesteśmy, ale tak głęboko nas przenika, że my się po prostu zmieniliśmy. Jak byście się państwo odnieśli do tego pytania, tego dylematu? Technologia z pewnością zmienia sposób, w jaki myślimy i w jaki się zachowujemy. Współcześnie smartfon to jest takie magiczne zwierciadełko. Tak jakie było kiedyś w bajkach, znaczy ono faktycznie posiada zdolności, które ludziom jeszcze kilkadziesiąt lat temu jawiłyby się jako magiczne. To znaczy mamy dostęp do większości wiedzy, jaka kiedykolwiek została stworzona. Można przeczytać więcej starożytnych chińskich zwojów niż chiński inteligent 2000 lat temu albo greckich manuskryptów. Można za pomocą systemu GPS zajrzeć w dowolne miejsce na świecie i zlokalizować się. Można potencjalnie nawiązać kontakt z milionami ludzi na świecie. W przeszłości tego rodzaju zdolność uznałby jako zdolność anielską, albo demoniczną może lepiej. W przeszłości król byłby gotów wypowiedzieć wojnę, żeby takie magiczne zwierciadełko zdobyć. Nie dziwi, więc trudno się dziwić, że korzystanie z takiego właśnie magicznego zwierciadełka może być przemożne. Ja w moim tekście Nowej Konfederacji użyłem takiej metafory smartfonowego zombie. Ona już od jakiegoś czasu chodzi w dyskursie publicznym. Natomiast każda metafora ma to ograniczenie, że może umrzeć na dosłowność. To znaczy, że ona wyostrza pewne aspekty zjawiska, jednocześnie zacierając inne. I być może w tym kontekście lepiej byłoby użyć takiego porównania, że stajemy się troszeczkę jak taki Gollum z trylogii Tolkiena, gdzie ten nasz skarb zaczyna pełnić pewną taką funkcję obsesyjną. To znaczy, dając nam pewne nadzwyczajne zdolności i przeżycia, jednocześnie pochłania nas coraz bardziej, kierunkując nasze myślenie. I metafora Golluma w tym sensie jest bogatsza, że ona jednocześnie pokazuje, że to się nie dzieje w izolacji. Ilekroć Gollum zakładał pierścień, widział go Sauron. I tak samo my, ilekroć zaglądamy w internet, internet zagląda w nas. To znaczy zostawiamy ślady. I te ślady nie są niewinne. Ktoś się zbiera i analizuje. W tym kontekście popularne skojarzenie jest takie, że robią to giganci internetowi, GAFA, czyli Google, Apple, Facebook, Amazon. Natomiast faktycznymi właścicielami tych danych, którzy robią na nich biznes, są podmioty, które rzadko się mówi, to są brokerzy danych. Chyba najważniejszym na świecie jest Axiom. To one pełnią główną rolę właśnie w kreowaniu biznesu na tym naszym zaglądaniu w internet. I o ile możemy podejmować inicjatywy prawne zmierzające do tego, ażeby w jakiś sposób naszą prywatność bronić, to trudno nam jest powstrzymać te podmioty przed obrabianiem danych, które już posiadają. Tak? Trudno będzie wyegzekwować tego rodzaju w ogóle regulacje. Na tym polega problem. Może dodam, dziękuję, w pełni się zgadzam a propos tego lustra. Jest zresztą związane z naturą sygnału zwrotnego w tamtą i z powrotną stronę ten nasz sygnał płynie. Ale chciałem a propos tych brokerów danych, zgadza się, to są cienie internetu. Ale paradoksalnie jest możliwość, aby oni również korzystali w sposób przyzwoity z tych danych. I wystarczy, tylko że trzeba oczywiście jakiegoś związku państw, to się musi dziać na poziomie paraglobalnym, tak? Nie tylko aż globalnym, ale paraglobalnym. Można wymusić po prostu transparencję użytkowania tych danych od każdego podmiotu. To jest możliwe i technicznie, i prawnie, i paradoksalnie robi się ku temu przyzwolenie. Do rozwiązań systemowych jeszcze sobie za chwilkę wrócimy. Jeszcze dopytam pani Natalii Mileszyk i Krzysztofa Izdebskiego o tą przemożność internetu, ten wpływ. Czy on zmienia naszą naturę ludzką na tyle, że my już troszeczkę potem jesteśmy kimś zupełnie innym niż zanim te technologie cyfrowe w internecie pojawiły? Czy jednak nie? Czy jednak to nadal jest ten sam rodzaj odseparowania, co w przypadku metafory Krzysztofa, że samochodem nie mogliśmy dojeżdżać do pracy, ale jednak ten samochód później odstawialiśmy do garażu i szliśmy do swojego życia. Czy internet jest tak tego samego typu
zjawiskiem jak ten samochód, czy jednak dużo istotniej wpływa na naszą naturę? No myślę, że oczywiście, że porównanie internetu z samochodem tylko w niektórych kontekstach ma rację bytu, ale ja też, to znaczy tak, na pewno nie jestem jakąś wielką optymistką, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o, ale to bardziej wynika z tego po prostu, w jakim kierunku w ogóle różne procesy geopolityczne i nie tylko zachodzą w ogóle na świecie. Jakby rozmowa technologii jest tylko jednym z nich, no bo moglibyśmy tu siedzieć i rozmawiać sobie o zmianach klimatycznych na przykład i pewnie też nie bylibyśmy optymistami. Ale ja też nadal chcę, jakby może naiwnie, ale chcę wierzyć, że technologia jest jednak narzędziem i że to nadal człowiek powinien mieć na nią kontrolę. I tutaj się zgodzę z panem Kroplewskim, że są mechanizmy, żeby tą technologię w tym zakresie, w którym nam się ona nie podoba, ucywilizować. Tylko jakby pytanie jest tutaj, i ja już, to znaczy ja też od razu mówię, ja się nie znam na naturze ludzkiej poza swoją, tylko znam się na kwestiach regulacyjnych i społecznych, więc od razu może przejdę do tego, do pytania, jakby jak to zrobić, to znaczy gdzie jest ten błąd, jakby jak to się stało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, w którym właśnie gdzieś tam prywatność została właśnie jakby wartością zaniedbaną przez dziesięciolecia, gdzie modele biznesowe powstawały właśnie na tym, że nasze dane były ekstensywnie wykorzystywane. I myślę, że po prostu wynika to, i znowu wracam gdzieś tam do globalnej rozmowy o kapitalizmie i kwestii tego, na czym budowana jest technologia, do takiego przyzwolenia, które bardzo długo mieliśmy jako społeczeństwo i jako kultura zachodnia, że o technologii myślano tylko w kontekście gdzieś tam ekonomicznym głównie. To znaczy, że rozwój technologiczny był związany ze rozwojem ekonomicznym, był środkiem do rozwoju ekonomicznego. Jakby my po to, oczywiście poza oddolnymi, niszowymi inicjatywami, ale jakby główny rozwój technologiczny napędzany jest tym, żeby się rozwijać ekonomicznie i biznesowo. Więc pytanie, oczywiście ono jest otwarte, tylko myślę, że takie ciekawe ćwiczenie intelektualne, czy możliwa jest zmiana paradygmatu, że w ogóle myślimy o technologii niekoniecznie jako o czymś, co zawsze ma prowadzić do tego, że na końcu łańcucha będzie więcej dolarów, tylko czy możemy myśleć o jakimś realnym narzędziu zmiany społecznej? I to jest bardzo trudne pytanie i to by wymusiło naprawdę zmiany regulacyjne na bardzo wielu płaszczyznach, ale nadal uważam, że to jest jedyny tak naprawdę możliwy sposób ucywilizowania tego, co się dzieje, a mianowicie wrócenie do tego, że właśnie tu padały duże słowa, padała godność, padały, że gdzieś tam ten człowiek będzie w centrum tej technologii, a nie na odwrót. Więc nie będę odpowiadała na pytanie, jakie zmiany tutaj, bo też z tego, co tam próbuję śledzić dyskurs, to różni naukowcy o różnych jakby rzeczach mówią. To znaczy, że niektórzy mówią, że dla dzieci to bardzo źle, a dla niektórych, że bardzo dobrze. No ale pytanie, co zrobić, żeby ten rozwój technologiczny służył społeczeństwu jako całości? I to są bardzo trudne pytania i bardzo trudne zmiany, bo mamy już jakiś zastany system, więc jakby też zawsze trudniej jest zmieniać coś już w ciągu pewnych wydarzeń. Pewnie jakbyśmy teraz mieli się cofnąć w czasie ze swoją wiedzą, wymyślalibyśmy internet i rozwój innych technologii, to byśmy pomyśleli o innych rzeczach. Bo po prostu wiemy, co poszło nie tak gdzieś tam na przestrzeni ostatnich 30 lat. To pan Robert chciał tylko chyba ad vocem i tak, potem oddam. Jeżeli można, postaram się w miarę szybko. W pełni się zgadzam z ekonomizacją, bo rzeczywiście to była chyba podstawa rozwoju internetu, chociaż rozrywka też, ale ona się zamieniła, ta rozrywka, z uwagi na model biznesowy w ekonomizację. Dowodem na to były prace w OECD. OECD, taka organizacja Narodów Zjednoczonych, ale w klubie ekonomicznym, była sfokusowana na produktywności krajów i nagle zrozumiała, że ta droga do niczego nie prowadzi a propos kapitalizmu, że żeby model ekonomiczny jeszcze bardziej się napędzał, jeszcze bardziej wzrastał, trzeba pomyśleć zwyczajnie po prostu o well-being. To jest dziwne, ale to dopiero, mówię, zaczęto o tym rozmawiać mniej więcej od 8 miesięcy i stwierdzono, że wszystkie modele cyfrowe też będą się uzasadniać ekonomicznie, kiedy dany podmiot, który świadczy
podaż tego typu usług będzie myślał o zaufaniu jako o tym właśnie skarbie, o którym musi zadbać, żeby jego ekonomiczna strona była lepsza. Więc paradoksalnie teraz jesteśmy w zaklęciu, trzymał kozak Tatarzyna. Czy zaufanie jest silniejsze, czy model biznesowy jest silniejszy? To jest ta sytuacja na ten moment. Krzysztof Istybski. Znaczy, ja trochę nie znam się zupełnie na naturze ludzkiej, oprócz swojej tak samo, ale się wypowiem, bo to też internet ośmiela właśnie komentowanie. Zdziwiałbym się, jakbyś nie wypowiedział. Szczególnie na tematy, na których człowiek się nie za bardzo zna. Nie, ale oczywiście jakby z tej mojej perspektywy, ja, ale też wykorzystując jakieś moje doświadczenia, w których może jestem bardziej wiarygodny niż ocena natury ludzkiej. Ja nie mam przekonania do końca, czy jest tak, że te technologie zmieniły nas, znaczy w tym sensie, że ten dyskurs jest, nie wiem, bardziej spłaszczony, czy jesteśmy bardziej podzieleni, czy wreszcie ten cały fenomen tych baniek informacyjnych, który no, jest przedstawiany jako problem, słusznie, on jest problemem. Dla mnie takim podstawowym pytaniem, na które mam jakąś swoją odpowiedź, jest to, czy czasem internet no, nie przyniósł pewnego objawienia, tak? Znaczy my nie mieliśmy być może pojęcia, że są ludzie, którzy myślą inaczej, tak? Znaczy, czy nie mieliśmy dostępu, żeby powiedzieć o tym, że są jakieś bańki, ja jednak tą bańkę widzę, tak? Ja jej być może wcześniej do końca nie widziałem, bo mój krąg, nie wiem, znajomych, osób, z którymi się stykałbym, siłą rzeczą, często z przypadku dość ograniczony. Stąd też wydaje mi się, że w przypadku internetu były też dwie opowieści. I może ten upadek trochę z tego hura optymizmu boli tym bardziej. Jedna, tutaj już o tym była mowa, to jest ta opowieść ekonomizacyjna, tak? Czyli taka, że teraz będzie, nie wiem, będzie mniej pracować, więcej zarabiać, w ogóle będzie nam lepiej, co zresztą towarzyszy wszystkim chyba przynajmniej nowożytnym systemom politycznym, z którymi mieliśmy do czynienia, nawet jak rozwój technologii był, powiedziałbym, symboliczny, ale też druga opowieść dotycząca globalnej wioski, znaczy tego, że my będziemy się wszyscy spotykać i tak dalej. I nagle jest wielkie rozczarowanie, że w tej globalnej wiosce to ja nie wszystkich lubię, tak? A niektórych nawet, nie wiem, szczerze mówiąc, to jest zadanie z fake newsem, czy Lem rzeczywiście tak powiedział, czy nie, ale jest ten, że dopóki nie tam odkryłem internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, tak? No i być może no to jest jakby coś takiego, że jest ta globalna wioska, tylko ona nie jest tak idealna, jak my sobie ją wyobrażaliśmy, jak twórcy internetu sobie wyobrażali i tak dalej. Znaczy to jest dokładnie coś takiego, jak wspomniałeś przedstawiając mnie, specjalizuję się w dostępie do informacji publicznej, w otwartych danych i tak dalej. Też była zresztą wśród wielu instytucji publicznych, ale też jest to wina mojego środowiska, straszny hura optymizm, że jak będą otwarte dane, to będzie biznes po prostu poszybuje, będą je wykorzystywać, władze będą działać bardziej przejrzyście i tak dalej. Może my za bardzo ufamy ludzkości trochę, tak? Znaczy i w tym sensie wracam jednak do obrony tej mojej tezy, że trochę internet jest, czy nowe technologie szerzej są takie, jakimi my jesteśmy i nam się po prostu to strasznie nie podoba i teraz narzekamy na jakiś internet czy nowe technologie, które są z boku, czy rzekomo mają na nas jakiś taki no, wpływ, który zmienia naszą naturę. Nie wydaje mi się, one po prostu dobrze pokazują, jaka ta nasza natura w rzeczywistości jest. Czyli taki technooptymizm, humanopesymizm. O. Mogę, przepraszam, bardzo proszę. Słówko. Ale może, no, może właśnie to też świetny moment, żeby to powiedzieć. Może internet się po to pojawił w tym kształcie, jaki jest w tej chwili, w tej sekundzie, żeby wymusić na nas to pytanie, kim my jesteśmy wobec internetu, wobec technologii, kim w ogóle chcemy być wobec siebie nawzajem, kim chcemy być jako ludzie, ale też jako zbiorowość, jako właśnie współobywatele tego kraju, jak chcemy się definiować, kim ta tożsamość, tak? Jest to przyspieszenie w konieczności zdefiniowania siebie samego, bo zaraz muszę natychmiast odpowiedzieć na komentarz kolegi, koleżanki, który jest komentowany i negatywnie, dajmy na to, przez jeszcze innych kolegów, koleżanki. I wchodzę w warstwę publiczną, to się dzieje w publicznej warstwie, ale też jest warstwa klubowa, tak? Czyli to ja osobiście traktuję swoich znajomych na Facebooku jako znajomych przy stole, przy jedzeniu. I wymagam od siebie i od innych podobnej postawy. Jeżeli tak się to nie zachodzi, no po prostu się nie angażuję, tak? Albo mogę powiedzieć wprost, wypraszam z domu. Rzadko to robię, raczej praktycznie w ogóle, chociaż miałem jeden przypadek. Ale to są te, uczymy siebie nawzajem. Nie?
Dziękuję. I do pana doktora Macieja Gurtowskiego od razu dwa pytania. Pierwsze o ewentualne odniesienie się do tezy Krzysztofa Izdebskiego, że internet raczej jest pewnym objawieniem tego, jaka była do tej pory ta sławetna natura ludzka i my jesteśmy po prostu trochę rozczarowani, bo to bardziej widzimy. Czy jednak to, co wcześniej padało, że internet zmienia bardzo mocno nas jako ludzi? I drugie pytanie, skoro wszyscy tutaj się troszeczkę zgadzamy, że troszeczkę poszło nie tak, nie w tą stronę z tymi nowoczesnymi technologiami, tak jakbyśmy chcieli, to jak zdyscyplinować te nowe technologie, zwłaszcza w skali globalnej? Jakie zastosować mechanizmy, korekty, żeby one były skuteczne dla naszych społeczeństw dzisiaj? Ja jednak chciałbym argumentować na rzecz tezy, że technologia wpływa, współkształtuje sposób, w jaki ludzie działają, w jaki sposób, w jaki myślą. Nie jest tylko kanałem ekspresji już zastanego potencjału, który ludziom jest przyrodzony, który tak czy inaczej by został zademonstrowany. Od kilkunastu lat prowadzi się badania w głównym nurcie nauki właśnie na temat wpływu technologii na sposób myślenia i zachowania ludzi. Jest głośna książka pod tytułem Płytki umysł, która tytułowa metafora ilustruje właśnie zmianę sposobu funkcjonowania rozumowania, to znaczy w erze przedinternetowej ten sposób rozumowania charakterystyczny był dla książki, czyli na przykład chronologiczny, dążący do kompleksowości. Natomiast w erze płaskiego umysłu to myślenie przypomina troszeczkę strukturę hipertekstową, to znaczy od skojarzenia do skojarzenia, od odesłania do odesłania. Inny sposób, w jaki współczesne technologie cyfrowe wpływają na sposób myślenia i działania, to jest wyostrzenie pewnych zmysłów kosztem przytępienia innych. To znaczy smartfon sprawia, że tracimy chęć pisania, bo ta klawiatura nie jest najwygodniejsza, ale nabieramy chęci robienia zdjęć, wobec czego Instagram powoli zabiera część popularności Facebookowi, ponieważ łatwiej jest nam zrobić zdjęcie i przekazać jakąś treść tym, niż wprowadzić tekst. Dalej, brak klawiatury powoduje, że chętniej czytamy niż piszemy. Wyostrzeniu ulega wzrok, ponieważ jest to kolorowy ekranik, słuch, ponieważ jest dźwięk, ale kosztem smaku i zapachu, bo ich nowoczesne technologie nie oddają. No chyba, że w kinie 7D, tak? Dlatego jeszcze nie oddają, tak? No ale skoro nie oddają, no to nie oddają. Nie chcę spekulować, jak będzie w przyszłości. I na przykład serwowanie potraw, tak? Kuchnia. To musi dobrze wyglądać na zdjęciu w Instagramie. To nie musi smakować ani pachnieć, bo tego nie widać ani nie czuć. To jest właśnie sposób zmiany zachowań i sposobu myślenia ludzi. Jak to będzie wyglądało na zdjęciu, tak? I drugi wątek, tak, chyba że ad vocem. Ja chciałam pytanie tylko zadać, czy zawsze ta zmiana, czy ona jest ocenna, w sensie, czy zawsze ta zmiana jest zła? Nie, ja chciałbym bardzo uniknąć jak gdyby brania odpowiedzialności za ocenę moralną tutaj. Dobra czy zła, no zależy dla kogo i dlaczego, prawda? Korzystanie z każdego narzędzia może zostać użyte do czynienia dobra i do czynienia zła. Można internetu używać do szerzenia pornografii, można używać do ewangelizacji, tak? Nie chciałbym tutaj zajmować oceny moralnej. Nie, ale bardziej mi chodzi o to, czy to, że teraz czytamy tekst hipertekstualnie jest gorsze od wcześniej. Rodzaj myślenia, dobrze. Tak, tak, dobrze, tak. Też więc, nie chcę oceniać narzędzia, więc, chcę zmiany. Teraz rozumiem zaszło. Pytanie, przepraszam, poprzednio nie zrozumiałem pytania. Może być zła. Na przykład, jeżeli myślimy hipertekstowo, to tracimy zdolność przyswajania dużych ilości danych naraz. I na przykład osoba, która jest przyzwyczajona do hipertekstualnego sposobu myślenia, ma na przykład problem, żeby przeczytać kodeks 300-stronicowy, na przykład kodeks karny, tak? Ale na przykład z drugiej strony będzie miała łatwość w kojarzeniu i kreowaniu informacji w sposób kreatywny, na przykład w poezji, w metaforach, tak? Bo to jest takie myślenie troszeczkę synestezyjne, umożliwiające budowanie nieoczywistych skojarzeń. Także to jest na przykład wada i zaleta. Jeżeli mogę się włączyć, bo coraz doskonalsza ta rozmowa się robi, także fajnie. Ja się w połowie zgadzam, w połowie nie. A propos tej poezji, zupełnie mam inne podejście. Poezja to zapachy, więc dopóki nie będziemy mogli cyfryzować zapachów, to porównanie nie powinno funkcjonować. Z prostego powodu, bo to jest destylacja. Hipertekstowość, i tutaj się zgadzam, powoduje redukcję krytycznego myślenia, wypłaszczenie i otwartość na sugestie. Bez zrozumienia całości. Takie doświadczenia są może i moje własne ze sobą samym, ale też ze środowiskiem, w którym się obracam i pracuję. I to jest tak jak z tytułem w prasie, są headliny, czytamy tylko tyle i tylko tyle wiemy. Od naszej skłonności pogłębienia wiedzy, kliknięcia dalej zależy, czy czegoś się dowiemy, a pytanie teraz, co się dowiemy. Znowu,
pewne skróty, hiperlinki, ta wiedza ciągle pływa, jesteśmy w jakiejś, mgławicy wiedzy i prawdy, a nie w żadnej prawdzie. Także to jeszcze spokojnie z tym wszystkim. I przykład już nie chcę jakby... Kiedyś byliśmy w prawdzie. Ja nie chcę tu wychodzić na adwokatkę diabła, ale... Nie, nie, ale ja rozumiem to pytanie. To nie o to chodzi, ale postawić sobie wprost pytanie, czy coś jest prawdziwe, czy nie, jest ważniejsze niż dotrzeć do tej prawdy. Tak? Bo rzeczywiście możemy mieć problem, co jest prawdą. To jest jasne. Różne koncepcje prawdy były. Krytyczne myślenie, tak? Ale krytyczne myślenie, o to chodzi, żeby chociaż samemu móc sobie powiedzieć, że nie dałem się oszukać, tak? W takich już prostych rzeczach. Tak, wszyscy cicho mówimy, ja dlatego tak może jeszcze raz podkreślę to słowo, godność ludzka, tak? No, w polskiej konstytucji jest to wyjątkowe słowo, bo ono stanowi, jest źródłem, godność ludzka jest źródłem wolności i wszelkich praw, a nie to, że jest prawem, nie jest normatywnie nadana. Jesteśmy w prawie absolutnie osobowym, naturalnym. Takiej konstytucji na świecie przykładu zbyt dużo nie ma. To jest bardzo ważne. Dlatego warto to mówić głośno, mimo tego, że to wielkie słowo, takie właśnie może za wielkie dla niektórych, ale jak się okazuje, jesteśmy w zderzeniu technologia kontra człowiek, tak? No dobrze, przejdźmy zatem w ostatnim wątku naszej dyskusji, takiej przynajmniej bez pytań publiczności, do kwestii rozwiązań, jak tę godność ludzką w kontekście zderzenia z technologiami bronić, jak jej bronić. Krzysztof, na początku powiedziałeś, że rozwiązanie proponowane przez profesora Zybertowicza jest dosyć naiwne, wielkiego spowolnienia. Jakie w związku z tym byś proponował rozwiązania, takie w skali globalnej, żeby w tym sporze z technologią człowiek zwyciężył i jego godność? Znaczy, nie wiem, mam jakieś przemyślenia na ten temat rzeczywiście. To jest też no, problem rzeczywistej debaty, że nie można skrytykować po prostu jak w internecie, tylko oczekujesz ode mnie, że ja jakimś konstruktywnym pomysłem też zakończę ten wątek. Znaczy, wydaje mi się, że to też tak samo jakby to się dzieje. Znaczy, to się dzieje w tym sensie, że my też jesteśmy tym trochę zmęczeni. Znaczy, ja mam wrażenie, że my strasznie dużo już rozmawiamy o tych zagrożeniach związanych z technologią, narzekamy na to, jakby w każdym aspekcie funkcjonowania jakichkolwiek nowych technologii. I tak samo jak byliśmy w pewnym momencie zmęczeni fast foodami, wymyślono ruch slow food, tak? Znaczy on nie miał na celu spowolnienia całego rozwoju segmentu gastronomicznego, nie wiem, mrożonek i tak dalej, ale trochę powrót do takich, bym powiedział, godnościowych, intymnych korzeni, tak? Znaczy, a innymi słowy, do wolności wyboru. Coraz częściej widzimy i ja też widzę po sobie, tak, że staram się, jakby ja jestem zmęczony też tym scrollowaniem po prostu, tak, mnie to zwyczajnie nuży. I też te dyskusje, które są, one jakby też wynikają chyba z tego, że my, oczywiście też i tu Natalia ma 100% racji, że te rozmowy w dalszym ciągu i być może te refleksje też są dosyć elitarne, tak, znaczy, że one... Nie, przynajmniej dyskusje są elitarne, nie wiem czy poczucie, być może to poczucie jest też znacznie szersze, że mamy jakąś też potrzebę, jakby jesteśmy przeciążeni trochę tymi technologiami, to siłą rzeczy wywołuje to, że my się zastanawiamy, jak my sobie chcemy ten świat urządzić, jakoś uładzić sobie, zagospodarować coś, co też wraz z rozwojem technologii powoduje, że my je troszkę lepiej rozumiemy. Znaczy jest strach przed sztuczną inteligencją, ale to już, ja na przykład, no może nie jestem dobrym przykładem, do tej pory jestem pod wielkim wrażeniem, jak działa faks, że coś się wrzuca, a potem tam wychodzi, ale mniej więcej wiem, jak działa ten internet. I też łatwiej mi jest dokonać pewnego wyboru wyłączenia się z pewnych aspektów i też miejsca, jak zawsze w tych przypadkach spóźnionego, reakcji władz. Czyli to ta cała dyskusja na temat regulacji różnych pojęć związanych, czy różnych zjawisk związanych z internetem, tak samo i rządy, społeczeństwo w tym przypadku reaguje dosyć późno, ale to tak samo było i w innych aspektach rozwoju cywilizacji, że my już tak, mamy doświadczenie, wiemy mniej więcej jak to wygląda, są badania tak jakieś, które no, może nie przesądzają, czy rzeczywiście wszyscy zginiemy przez te nowe technologie, ale że jakoś tak, to ma pewnie wpływ dużo większy na psychikę ludzi młodszych ode mnie niż na mnie, ale no,
ten wpływ ma. Mamy jakiś materiał badawczy, no jesteśmy trochę tą sztuczną inteligencją, która już jest nakarmiona pewnymi danymi, czuje coś, jak te technologie mają wpływ na nasze osobiste życie, bo na przykład też nasze dane gdzieś wypłynęli, czy ktoś nam zczyścił konto. Jesteśmy w stanie poznawczo tą kwestię ogarnąć i przedyskutować. Ja nie jestem super, rozmawialiśmy o tym przed spotkaniem nieoficjalnie w kuluarach, wszystkich rozwiązań z RODO, ale myślę, że RODO też jest takim przykładem właśnie takiego powiedzenia trochę nie tyle co stop rozwojowi nowych technologii, tylko pokierowania tego nurtu w sposób przywracający godność. O. Przechodząc do kolejnych panelistów, też przypomnę pomysł, który się pojawił w ostatnim numerze Nowej Konfederacji. Na przykład profesor Zybrytowicz w wywiadzie zaproponował certyfikację algorytmów. To jakby w odpowiedzi państwa na to pytanie o pomysły, chciałbym, żebyście państwo też odnieśli się na przykład do tego pomysłu, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Dziękuję. To jeszcze chciałam wrócić do twojego pierwszego pytania, w jaki sposób go sformułowałeś. Ja nadal się nie zgadzam, że to jest technologia versus człowiek. To znaczy nadal myślę, że nie jesteśmy w tym momencie. I nadal mam nadzieję i te moje odpowiedzi będą w takim duchu, że technologia to jest jednak narzędzie. W sensie, że to jest narzędzie. A jak każde narzędzie, to myślę, że takim ważnym słowem w tej całej dyskusji to jest kwestia kompetencji cyfrowych. To znaczy nasi prapradziadowie mieli sikiery i nie każdy ich używał, bo nie wiedział jak. Jak ktoś nie wiedział jak, to sobie zrobił jakąś krzywdę i to jest ta sama kwestia. My musimy zaakceptować fakt i jakby społecznie do tego odpowiedzialnie podejść, że korzystanie z internetu i z nowych technologii wymaga pewnych unikalnych dosyć kompetencji. To znaczy właśnie kwestia tego, żeby umieć się poruszać i znać mechanizmy odnoszenia się do fake news, jakby czy coś jest fake newsem, czy coś nie jest fake newsem. To nie jest wróżenie z fusów, to nie jest czarna magia, tylko to są pewne kompetencje, które musimy nabyć. No i tutaj widzę dużą rolę przede wszystkim państwa w kontekście tego, że kompetencje cyfrowe to nie jest tylko kodowanie, to znaczy to nie jest tylko umiejętność pisania tych algorytmów, ale to jest umiejętność takiego funkcjonowania właśnie, żebyśmy to my podejmowali decyzje w tym cyfrowym świecie, a nie technologia za nas. Wracając tutaj do państwa, myślę też, że dużym wyzwaniem regulacji, jakby nowe technologie, internet niewątpliwie są bardzo dużym wyzwaniem regulacyjnym, a to dlatego, że internet nie daje się za bardzo podporządkować takiemu XIX-wiecznemu myśleniu o prawie, takiemu prawu przypisanemu do danego kraju, bardzo terytorialnemu, ponieważ, no i znowu to banalnie strasznie zabrzmi, no ale internet nie ma tych granic, jakby bardzo trudno jest na przykład wyegzekwować kwestie pewnych naruszeń prawa w internecie, jak nagle serwery są na Madagaskarze, a firma jest na Sri Lance, no i co z tym zrobić. Więc myślę, że w ogóle internet tak naprawdę, to się dzieje bardzo powoli, ale mam nadzieję, że ten proces przyspieszy, powinien być taką mobilizacją i inspiracją tak naprawdę do jakiegoś myślenia o takim trochę nowym ładzie regulacyjnym. To znaczy ja nie mam odpowiedzi tutaj, jak on powinien wyglądać i jakby nie roszczę sobie prawa, żeby takowe mieć, ale myślę, że musimy rozmawiać właśnie, jak regulować pewne zjawiska, które nie mają granic, które są oderwane od idei państwowości, a myślę, że niestety to jest coś, co przynajmniej w Unii Europejskiej gdzieś tam ponosimy dużą porażkę w tym zakresie, bo państwa zamiast mówić i myśleć o swojej nowej roli, jakiejś swojej odpowiedzialności i tym, jaką rolę powinny mieć w tym całym systemie, to one tak trochę, mam wrażenie, jak śledzę, jestem zaangażowana w różne właśnie procesy regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej, no to Unia Europejska, mam wrażenie, że mówi, no my trochę nie wiemy, co z tą technologią zrobić i drogie platformy, wy się tym zajmijcie wszystkie. Jakby, i oczywiście to jest pewnie gdzieś tam bardzo podejście efektywne w znaczeniu, że po prostu działające i skuteczne. No ale pytanie, czy to jest najlepsze rozwiązanie? No moim zdaniem też nie do końca. Więc tutaj po pierwsze kompetencje, a po drugie gdzieś tam próba wymyślenia jednak nowego porządku regulacyjnego w takim, ponieważ ta technologia się nie wpisuje w ten, który mamy.
edukacja medialna, podnoszenie kompetencji cyfrowych, z całą pewnością jest to niezwykle istotny element. Natomiast pytanie, czy jedyny i czy powinniśmy również próbować w jakiś inny sposób okiełznać technologię, mimo że pani Natalia Mileszyk mówi wyraźnie, że na razie nie ma tego przeciwstawienia człowiek kontra technologia. Co panowie na to? Może pana doktora Macieja Kurtowskiego spytam, czy istnieje to przeciwstawienie i jak sobie z nim radzić? Ja chciałbym na początek zaznaczyć, że nie podzielam optymizmu tutaj moich przedmówców, że ja uważam, że już zostaliśmy połknięci przez wieloryba i tylko nadzwyczajnym wysiłkiem i kosztem jesteśmy w stanie w jakiś sposób się z niego wydostać, niczym biblijny Jonasz albo bajkowy Pinokio. To znaczy giganci technologiczni już dysponują narzędziami, które umożliwiają im wpływ na politykę głównego nurtu światowego. Amerykański psycholog Robert Epstein od lat prowadzi badania, które ilustrują, że Google próbuje wpływać na amerykańską politykę, filtrując wyniki na temat zagadnień związanych z polityką. Znaczy przedstawił dowody empiryczne na to, że na przykład w przededniu wyborów prezydenckich Stanów Zjednoczonych faworyzowana była Hillary Clinton. Jak się okazuje, nie do końca skutecznie. Pytanie, co by się stało, gdyby nie była faworyzowana, czy wynik również nie byłby inny. No i pytanie właśnie, na ile jurysdykcja, tak, państwa jest w stanie sprawić, że obywatele przestaną chcieć korzystać z technologii w sposób inny niż ta jurysdykcja by wskazywała. Na przykład za RODO stoi bardzo szczytna idea ochrony prywatności. No dobrze, ale jak zwykły obywatel postrzega jak gdyby praktyczne działanie RODO? To jest jeszcze jedno okienko do kliknięcia, jeszcze jeden formularz do podpisania, tak? No tak, ale ja się wtrącę tutaj i dzisiaj będę obrończynią RODO. Bo jakby to, że coś zostało źle wdrożone, implementowane i ma bardzo zły PR w Polsce, musimy o tym pamiętać, że jakby niestety tutaj też media nie pomagają, właśnie zabrakło też tej roli edukacyjnej mediów w tym zakresie, mam wrażenie, że media były od tego, żeby tylko krytykować i właśnie mówić o tym jednym okienku, to nie znaczy, że jakby też musimy mówić o regulacji i o wdrożeniu, to są dwa różne tematy. RODO samo w sobie nie jest złą regulacją. Ja nie mówię, że złą regulacją, ja mówię, jakie jest jej praktyczne dobre funkcjonowanie, jakie jest jej funkcjonowanie, tak? Co ona powoduje. Trudno jest nam w ogóle ocenić, jakie dobro zostało ocalone dzięki RODO już dzisiaj, tak? Nie jesteśmy w stanie oszacować na przykład, prawda? Ile pieniędzy na przykład brokerzy danych nie zarobili dzięki temu, tak? No ale wartości, znaczy mówimy jakby chyba dyskusja na temat prywatności, też prywatności w internecie nie miała miejsca od wielu lat, gdyby też nie dyskusje wokół RODO. Znaczy to jest chyba też ta wartość właśnie wrzucenia czegoś do dyskursu. Ja może jeszcze dorzucę do tego, tak, proszę. Worka. Przepraszam, nie chcę przerywać, ale tak w ciągu. I co się stało w Stanach? W Stanach wstały przepisy ochrony danych osobowych. Co prawda prowincjonalnie w jakimś jednym stanie, ale cała kampania europejska wpłynęła na zmianę postrzegania danych osobowych, znaczy danych osoby, bo tam trochę inaczej na to się patrzy, w Stanach Zjednoczonych i stąd ten nowy ruch privacy. To jest wpływ wartości. Oczywiście, no dobrze, to jest pana głos, więc proszę, nie chcę przerywać. Czy jest jeszcze coś do powiedzenia, na przykład na temat certyfikacji algorytmów, ponieważ taki wątek się pojawił w ostatnim numerze. Czy pan doktor Maciej Kurtowski ma jakieś zdanie na ten temat? Tak, to znaczy to jest mechanizm, który już funkcjonuje. Na przykład Rada Miasta Nowy Jork wprowadziła specjalne właśnie ciało mające na celu badanie algorytmów używanych do podejmowania decyzji na poziomie samorządowych. Czy nie ma tam przypadków, gdzie algorytm podejmuje decyzję w sposób obciążony rasowo albo płciowo, tak? Czy jest racial bias albo gender bias, tak? I one faktycznie ta rada próbuje zajrzeć jak gdyby wewnętrzny mechanizm działania algorytmu, otworzyć tą czarną skrzynkę i rozstrzygnąć, czy są sprawiedliwi, czy nie, ale jest tutaj pewien problem. Otóż to rozstrzygnięcie jest bardzo obciążone możliwością rozczytania faktycznego funkcjonowania algorytmu. Znaczy algorytmy w istotnym stopniu są mało przejrzyste. Dlaczego? Otóż dawniej algorytm był programowany przez informatyka, przez programistę, który wpisał określone zasady. Współcześnie algorytmy często tworzone są w trybie uczenia maszynowego. Znaczy algorytm w pewnym sensie spontanicznie ewoluuje sam do momentu, kiedy będzie wypluwał wynik akceptowalny dla osoby nadzorującej. I na przykład współcześnie mamy do czynienia z wieloma przykładami, kiedy algorytmy właśnie w oparciu o uczenie maszynowe, no okazuje się, że nie działają zgodnie z intencjami twórców, mimo że zostały zaakceptowane. To jest słynny przykład algorytmu rozpoznawania obrazu firmy Google, który okazało się, że w 2015 roku zdjęcia osób czarnoskórych rozpoznaje jako goryle. Wywołało to określony skandal, Google przeprosił, obiecał, że algorytm naprawi. Problem polega na tym, że to nie jest zabawka do rozpoznawania obrazów po prostu.
To jest algorytm, który także ma być wykorzystywany na potrzeby samochodu autonomicznego. I współcześnie, zdaje się, że pół roku temu czasopismo MIT Tech Review podało, że algorytm do dzisiaj nie został naprawiony. To znaczy, jeżeli dzisiaj wrzucimy zdjęcia czarnoskórych, jeżeli wrzucimy zdjęcia goryli do algorytmu do rozpoznania obrazów Google'a, on nam wyświetla odpowiedź zdjęcie nieczytelne. Tak? Przynajmniej w momencie, kiedy to było. To znaczy, że algorytm do dzisiaj w sensie inżynieryjnym nie został udoskonalony, tylko został ocenzurowany. To jest pewien kłopot. Tak? Czy jesteśmy w stanie, tak, właśnie w sposób skuteczny skontrolować coś, co dzisiaj jest wykorzystywane do podejmowania decyzji, które mają wpływ na działanie, na życie i zdrowie ludzi. Na przykład w obrocie giełdowym wśród poważnych graczy używa się technologii nazywanej high frequency trading. Są to algorytmy, które reagują na mikrosekundowe zmiany w wahaniach notowań giełdowych. Żaden człowiek nie jest w stanie kontrolować jak gdyby tego automatu, tak, sprzedaży i kupna, tak, ponieważ one są zbyt szybkie. I to, co na indeksie giełdowym, tak, realizowane jest jako zysk albo jako strata, w praktyce oznacza, że ludzie na drugim końcu planety na przykład tracą pracę, tak, i dramat poszczególnych ludzi. Tego jesteśmy w stanie skontrolować. Ta maszyna już działa, już jest puszczona w ruch. Pan Robert, to jest prawda. Tak, co do pierwszego przypadku Google'a i teraz maszyn, absolutnie też potwierdzam, że takie przypadki miały miejsce. Ale czy one są złe? Mamy do czynienia z technologią, która podpowiada nam złą odpowiedź albo odpowiedź, której nie lubimy, albo powoduje negatywne skutki społeczne. No prawda. Ale może być też odwrotnie, może powodować pozytywne skutki społeczne. Albo jeszcze inaczej, możemy, rozumiejąc to, że ona powoduje skutki negatywne, doprowadzić do sytuacji w miarę zbliżonej, że człowiek w relacji z tym algorytmem wie, jak się zachować. Ma możliwość na przykład stwierdzenia, że nie ma możliwości w żaden sposób odkrycia ścieżki przyczyna-skutek w analityce danych przez algorytm. Rzeczywiście to prawda, jest tam czarna skrzynka, no, dzisiejsza technologia na to nie pozwala. Ale sama już wiedza o tym powoduje pewien dystans, okej, ja zobaczę chętnie, jaki będzie wynik, jaka będzie sugestia, ale niekoniecznie muszę podejmować decyzję albo niekoniecznie akceptuję dany algorytm dla moich relacji. I a propos teraz certyfikacji pana proponowanej przez pana profesora Zybertowicza. Powiem tak, zdanie, które wynika z przemyśleń co najmniej 8-miesięcznych pracy nad strategią sztucznej inteligencji. No, wyobraźcie sobie państwo, że certyfikujemy coś, co ma być innowacyjne i co ma być jeszcze dyzruptywne, jednocześnie mamy spowodować w Polsce wzrost produktywności z tego powodu, że będziemy inwestować w nowe technologie. Certyfikujemy wtedy, jak się okazuje, może jeszcze inaczej. Certyfikaty są modne, ale w innym obszarze gospodarczym niż Polski. Nie będę teraz specjalnie tutaj naznaczał. Ale i następuje znowu uzależnienie od certyfikowanych innych firm. Polska marzy o tym od jakiegoś czasu, żeby uwolnić się od zależności inwestycyjno-gospodarczej. No jest to możliwe jedynie w tym obszarze dzisiaj tak, jeżeli postawimy na gospodarkę opartą na danych, na tworzenie nowych algorytmów i nie na cudzych certyfikatach, tylko na własnych, ale uznawalnych światowo. Czyli wzajemnie, jeżeli będziemy uznawać certyfikaty, to bardzo okej. Okay. Natomiast jeżeli mamy kupować technologie na certyfikatach obcych, to zamkniemy się w cudzych ekosystemach i wtedy to wszystko, co tutaj pan mówi, jeszcze będzie większą trudną prawdą do zaakceptowania. Tak? A tak możemy jeszcze poznać te technologie. Ja może nie mogę tam podejść, bo już nie chcę przerywać transmisji, ale mam w teczce, nie jakąś super teczkę Tymińskiego, żeby było jasne, tylko no 9 kwietnia doszło do publikacji zasad etycznych, czyli przewodnika etycznego dla sztucznej inteligencji. I tam nie ma żadnej propozycji certyfikatu. Jest grupa 52 ekspertów doszła do wniosku, że to jest błędna decyzja na ten moment, że lepiej stwórzmy zasady i pewien pilot, jak je przestrzegać, łącznie z wygrywaniem ich w postać techniczną do algorytmu. Dzieteczka już? Tamtej, trochę dalej, szara. Zobaczmy, co jest w tej. Szara. I teraz to jest oczywiście challenge, który sobie postawiła Komisja Europejska, ale też eksperci. Ale ja ten challenge oceniam bardzo pozytywnie w tym sensie, że znowu zaczęło się to, o czym pan powiedział przed chwilą, że sama dyskusja o wytworzyła napięcie, że musimy się pochylić. I to wymaga od nas potrzeby zrozumienia. W ten sposób wytwarza się nowa rzeczywistość a propos regulacji. Nowa rzeczywistość, że firmy technologiczne, niekoniecznie giganci, ale będą chciały być compliance, żeby zdobyć rynek, na którym mają zarobić. Po prostu. Czyli nie poprzez prawo, ale poprzez fakty. Myślę, że to jest nowa odpowiedź,
regulacyjna, twórzmy fakty o naturze regulacyjnej, ale fakty, które wytwarzają reakcję rynku, a nie próbujmy nadgonić regulacyjnie rynek innowacji i technologii. To się po prostu nigdy nie uda. Nawet jak stworzymy idealny system prawny, tak jak zresztą z pieniądzem, jest dobry i zły pieniądz. Jeden wybiera, ten wiadomo który, drugi. To się tak dzieje, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy tworzyć dobrych przykładów regulacyjnych o naturze świata, w naturze świata. Mamy takie organizacje jak WTO, Światowa Organizacja Handlu. Ona padła, jeżeli chodzi o agendę cyfrową w Buenos Aires w 2016 roku. Agenda cyfrowa nie została przyjęta. Żadnego traktatu nie można było zawrzeć, a traktaty miały dotyczyć bardzo prostych rzeczy. Właśnie uznawania podpisu cyfrowego, uznawalności kontraktów i działalności spamowej, antyspamowej. Czy to jest to tak dużo? Nie za wiele. A jednak padła ta warstwa cyfrowa jako zakładnik polityki rolnej. Chodziło o kontyngenty Indie kontra Stany. To już o tym kiedyś tutaj wspominałem, ale dlaczego o tym mówię? Że mimo i to ten upadek tej agendy nagle spowodował otrzeźwienie. I teraz jest nowa fala. Kilka krajów like-minded, tak to się tak nazywa, dokładnie 82, stwierdziły, że chcą wytworzyć jakiś porządek nie organizacji międzynarodowej, ale pewnego porozumienia międzynarodowego, czyli w poziomie, nie w pionie, które zajmowałoby się właśnie podejściem do przełomowych technologii cyfrowych, no i powoli, warstwa po warstwie próbować złapać grunt. Bo to ma wpływ nie tylko na osobę, tylko na ekonomię konkretnych krajów. Tak? I technologie, zgadzam się z tym powiedzeniem właśnie, to jest narzędzie, tak to powinno być. Zresztą na naszych warsztatach, niektórzy z Państwa byliście ich uczestnikami, w grupach roboczych dla sztucznej inteligencji, padło słynne powiedzenie, jak traktować sztuczną inteligencję. Jak w Rzymie traktowano niewolnika. Rzecz. Dopóki tak będziemy do tego podchodzić, będziemy wytwarzać technologię human-centric. To jest paradygmat w jakiś sposób. Można ad vocem? Tak, ad vocem i oddajemy głos publiczności, żeby padły jakieś pytania. Sztuczna inteligencja jako niewolnik, warto tu przywołać słynną dialektykę Georga Wilhelma Friedricha Hegla, mówiącą o dialektyce pana i niewolnika. Czyli im bardziej pan potrzebuje niewolnika, tym bardziej te role ulegają odwróceniu. Czyli w im większym stopniu polegamy na nowoczesnych technologiach cyfrowych, tym bardziej one nad nami mają władzę. I to ma bezpośrednie przełożenie na propozycję regulacji. Czyli ja bym marzył o takich działaniach zapobiegawczych, które by dążyły do tego, ażeby nie likwidować analogowych dróg zapewniania swoich życiowych potrzeb ludziom. Bo jeżeli będziemy wszystko cyfrować i zmuszać ludzi do korzystania z technologii i właśnie będziemy jak gdyby ucinać cały czas te chodniki, tak, na rzecz samochodów, to w tym momencie właśnie pozbawimy tych, którzy nie mają ochoty właśnie z nich korzystać z jakiegokolwiek powodu. Tak. To mogło się przyczynić do zachowania pewnej przestrzeni wolności. Natalia Mieszek obiecała, że ad vocem będzie malutkie, w związku z tym... Malutkie, to sobie mogę pani a propos tego niewolnika, żeby już wyjaśnić sprawę. Wątek prawny, tylko o to chodziło, żeby nie przyznawać sztucznej inteligencji osobowości prawnej. Proszę się nie bać. W tym sensie. Natalia Mieszek. Bardzo mi się podobało to, co pan doktor przed chwilą powiedział o kwestii tego, żeby pozostawić właśnie analogowe sposoby zapewniania pewnych potrzeb swoich. I to jest w ogóle cały taki też trend i ciekawa bardzo rozmowa wśród osób zajmujących się prawami człowieka i prawami fundamentalnymi. Czy jest coś takiego jak prawo do cyfrowego wyłączenia? I na przykład, czy jak państwo polskie wprowadza e-dowody, które w perspektywie czasu wszyscy będziemy musieli mieć, to czy państwo ma nam gwarantować również możliwość posiadania właśnie nie e-dowodu, jeśli ze względów ideologiczno-bezpieczeństwa podejmiemy decyzję, że my nie chcemy wchodzić w ten system. I to jest bardzo ciekawa dyskusja, która właśnie się toczy. Powinno gwarantować wykluczenie. Okej. Powinno wyłączenie. Powinno umożliwiać. Tak, powinno umożliwiać, moim zdaniem. Pan Marcin daje mi wyraźnie znak, że jest potrzeba głosów z sali, w związku z tym bardzo proszę, tutaj chyba się pan zgłaszał jako pierwszy, zdaje się, z tyłu tutaj. Ja będę ad vocem, który już od bardzo dawna trzymam dla pana Krzysztofa. Niestety muszę też właśnie uciekać, ale myślę, że tutaj chciałbym pchnąć trochę rozmowę w tą stronę, bo padła teza dotycząca tego, że rzeczywiście technologia w pewien sposób, w tym internet, tylko umożliwia, czy umożliwiła nam spojrzenie na siebie
na taki, jaki prawdziwie jesteśmy. Zrzuciła pewne społeczne bariery, które nam uniemożliwiały spojrzenie na całe nasze społeczeństwo takie, jakie jest. I tutaj bym się daleko nie zgodził. To znaczy, już nie odwołując się do socjologii, ani nawet do badań nad mediami, ale bezpośrednio nawet do naszego, że tak powiem, takiego normalnego poczuwania tego siebie, jak jesteśmy. Widać od dawna, że to, jacy jesteśmy my, to jest proces socjalizacji nas. To nie jest coś, co tam istniało sobie i nagle zostało w pewien sposób pokazane dla wszystkich innych. I tutaj technologia właściwie odkrywa kluczową rolę w tej socjalizacji. Myślę, wydaje, że powinniśmy na to zwrócić uwagę. Zarówno to, jak mówiliśmy, w jaki sposób wpływa na jej użytkowanie na postrzeganie świata, ale także na trochę innym poziomie, nawet na takim poziomie z perspektywy państwa, tak? Ponieważ państwo przez lata, właściwie przez wieki wypracowywało pewne instytucje, takie jak szkoła, jak pewna wcześniej oczywiście rodzina, później państwo wypracowywaliśmy pewne instytucje, które rzeczywiście odpowiadają za socjalizację. Tutaj w pewien sposób nagle technologia przerywa to, zwłaszcza, może nie przerywa, ale wpływa bardzo głęboko na to. No, tutaj przykład tego, jak wpływa technologia, szkoła to jedna z takich instytucji, inne chociażby biblioteki czy książki, o których mówimy. Jeżeli mamy oczywiście okres strajku nauczycieli, co robią uczniowie, oczywiście nie siedzą w bibliotekach, tylko na TikToku, tak? I tutaj jest kolejne pytanie, nie mówię, czy to jest źle, czy dobrze, tylko to jest inny sposób, inny zasób wiedzy, do którego oni mają dostęp, który użytkują, niż w momencie, gdyby nie było tego TikToka, tak? Czyli w pewien sposób ta technologia całkowicie zmienia ten pas transmisyjny, jeżeli chodzi nie tylko o socjalizację w grupie, w rodzinie, ale także w ogóle socjalizację w pewnej społeczności obywateli, gdzie rozmawiamy o pewnym dobrze publicznym. To ja na to chciał zwrócić uwagę. Czyli w pewien sposób, jeśli mówimy o technologii, która, mówiliśmy o algorytmach, które tworzą bańki, to one realnie nie tylko pokazują te bańki, ale w pewien sposób także na poziomie socjalizacji tworzą te też w pewien sposób to, że jesteśmy dookoła osób, które myślą jak inni, tak? I szkoła czy inne instytucje, które były tworzone w troszkę w innym kontekście, ale między innymi były realnie wymyślane i tworzone pod pewne potrzeby grup politycznych czy społecznych, miały pewną specyfikę, tak jak algorytmy mają specyfikę. Ta specyfika zakładała, że szliśmy do szkoły czy do innej instytucji, mieliśmy w pewien sposób spotkanie z innymi podmiotami, innymi poglądami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie te algorytmy jednak idą troszkę w inną stronę, znaczy rzeczywiście, aby być lepiej. I dlaczego tak się dzieje? No, aby lepiej monetyzować, jak wiemy, różne badania, nie wiem, dotyczące chociażby YouTube'a, pokazują, że jeżeli zaczniemy z filmów, które są w centrum spektrum politycznego, to bardzo szybko skończymy, nie wiem, centrum prawicy, to bardzo szybko skończymy na, znaczy szybko, no, w pewnym momencie skończymy na filmach dotyczących, pokazujących, że nazizm był bardzo ciekawym prądem myślowym, ponieważ to jest po prostu to, co behawioralnie sprzedaje się i monetyzuje lepiej, czyli w pewien sposób przechodzenie zarówno w prawo, jak i w lewo i te algorytmy bardzo dobrze i te firmy zdają sobie z tego sprawę. W związku z tym ta technologia, chciałem zwrócić uwagę, tak jest, wpływa w taki sposób na procesy socjalizacyjne. Czy najpierw... To, no, to może zbierzmy jeszcze dwa pytania, potem damy możliwość odpowiedzi. Ja nie mam pytania. Komentarz na stojąco, przepraszam. Dobry wieczór, Marcin Olender. Ja pracuję w firmie Google, ale to, co powiem, niekoniecznie jest oficjalnym stanowiskiem, ale częściowo tak, oczywiście częściowo tak. W zasadzie mógłbym tu mówić teraz przez godzinę, bo słuchałem godzinę i niestety z wieloma tutaj sprawami mógłbym się nie zgodzić, ale wybiorę tylko te, które chyba są najbardziej rażące albo po prostu nieprawdziwe. No, zaczynając tak troszeczkę od końca, od tego, co pan doktor Grutowski powiedział o niejakim Epsteinie. Proszę Państwa, dla niezorientowanych, pan Epstein prowadził sobie jakąś stronę, on nie jest ekspertem od informatyki, a nie jest chyba psychologiem, tak. Prowadził sobie stronę, na której ludzi infekował malwarem. Tak, od tego się zaczęło, a nasze mechanizmy bezpieczeństwa to w sensie firmy znalazły i po prostu zablokowały. Nie wiem, czy używacie Chroma, ale tam jeżeli jest strona, którą wiemy, że rozsiewa po prostu szkodliwe oprogramowanie, to się pojawia taki wielki czerwony napis, że nie wchodź tam, tam jest niebezpiecznie. No i tak jego stronę zablokowaliśmy, tak? I od tego czasu pan Epstein walczy właśnie z nami, zarzucając nam różne okropne rzeczy. To, o czym pan pisał, to jest oczywiście, znaczy o czym on pisał, a co pan tutaj przytoczył, jest niestety totalną nieprawdą. Zostało to obalone, jest to wierutna bzdura. Przepraszam, że tak to, ale niestety dla nas zarzut, że firma manipulowała, gdyby się potwierdził, to jest śmierć firm.
Nie może, to jest niemożliwe i absolutnie nigdy nie dojdzie do niczego takiego, więc nawet mówię, to jest szokujące, że coś takiego się pojawia. Zresztą jak już jestem przy panu, to tutaj ten artykuł pan sam się zacytował o tym zombie. No można różne poetyckie piękne tutaj wymyślać określenia, ale niestety w pana artykule no też jest pewna brak, jakby to powiedzieć, takiej naukowej ścisłości w używaniu niektórych terminów. Jak pan miesza w jednym akapicie na przykład pojęcie cyfrowych technologii uzależniających, notabene niespecjalnie zdefiniowane, z technologią ekranową ogólnie. Tak? I to w całym artykule się powtarza. Tak? W sensie są niektóre zastosowania technologii, czy niektóre działania, które podejmują ludzie, które oczywiście za pomocą technologii, które są niedobre, ale tak jakby wrzucanie ich do jednego wora i mówienie, że w jednym akapicie, nie rozróżniając pomiędzy ekranowe a uzależniające, nie każde ekranowe jest uzależniające, nam się pojawia też, że pracodawcy zmuszają pracowników do używania technologii ekranowych. Tak, no bo mamy po prostu XXI wiek, prawda, i niewiele się da zrobić po prostu bez jakiegoś ekranu. A w zasadzie moglibyśmy się cyfrowo wykluczyć i pisać z powrotem na papierze. Zresztą ja jako jeszcze młody człowiek, pamiętam, w księgowości pracowałem na takiej wielkiej księdze, prawda, czerwono-niebieskiej, tak zwanej amerykance, i wpisywaliśmy tam wszystko ręcznie, no ale nie wiem, czy to rzeczywiście chcielibyśmy do tego wrócić, ale jakaś redundancja, myślę, że technologiczna byłaby fajna, ale to tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebne. Więc generalnie, i to jest takie, to troszeczkę Natalia powiedziała, że ja rozumiem, że ty mówiłaś humanistycznie, w sensie, że z człowiekiem w środku, prawda, że wokół człowieka, ale mi właśnie w tych debatach, dla mnie jest za dużo w tym humanizmu wszystkiego, w sensie humanizmu w tym sensie, że zajmują się humaniści z wykształcenia, prawda, na przykład pan Epstein, psycholog, i teraz on jest tutaj jakimś autorytetem od tego, czy nasze algorytmy przedstawiają wiarygodnie, prawda, informacje, czy nie. Nie, ale oczywiście ocenę tego, czy algorytm działa wiarygodnie, czy nie, zostawmy tym, którzy się na tym znają. Myślę, że niewiele osób na tej sali. Ale rozmowa o technologii jako takiej nie zostawiajmy tylko osobom, które się na niej znają, bo technologia jest wszędzie i to był jakby mój postulat, więc Oczywiście, tylko już właśnie przez to, że tak jakby ton narzucają tym debatom osoby, które, no bo inżynierów po pierwsze mamy mało i oni generalnie pracują nad algorytmami właśnie, zamiast o nich dyskutować, prawda, więc dyskutują oni ludzie, którzy ich nie robią i którzy nie zawsze po prostu rozumieją, jak one działają, i jest dużo publicystyki, dużo wysokich, no tutaj mieliśmy słowa takie jak godność i tak dalej, no dużo się na ten temat, to są ważne rzeczy, prawda, ale czasami są one zupełnie, nie znajdują pokrycia w rzeczywistości, żeby znowu wrócić do to nie jest ten sam, w sensie nie używamy algorytmu, który służy do identyfikacji zdjęć w Google Photos do tego, żeby samochód jeździł, tak? To było to skrajnie nieodpowiedzialne. Oczywiście, że nie, to są inne algorytmy, a na wszelki wypadek rzeczywiście można nazwać to, że jest ocenzurowany, na wszelki wypadek akurat to wyszukiwanie jest zablokowane, ale to nie znaczy, że nie poprawiliśmy jego od tamtego czasu, bo oczywiście ten proces jest ciągły, prawda? W sensie te głębokie uczenie cały czas postępuje i tak dalej, i tak dalej. Więc troszeczkę brakuje moim zdaniem. Te wszystkie opowieści są anegdotalne, prawda, że znamy przypadek, tutaj na przykład znamy przypadek pana, który się uzależnił od jakiegoś cyfrowego grania. No znamy, prawda, znamy nawet przypadki, gdzieś tam w Korei ktoś umarł grając w jakąś grę. Super, prawda, tylko czego to dowodzi, prawda, znamy ilu graczy mamy, miliard, czy 1,5 miliarda, czy 2 miliardy, prawda, ilu z nich rzeczywiście się uzależniło i umarło, no prawdopodobnie bardzo niewielki odsetek, ale nawet tych danych nie mamy, prawda? Więc posługujemy się rodzajem takiej właśnie narracji anegdotalnej, że tutaj coś nam niby grozi, ale nie wiem do końca co, no bo to nie jest w żaden sposób udokumentowane ani potwierdzone i tak dalej. Podobnie nawet ta sprawa, która się pojawiała, że przewracamy godność, czy możemy przywrócić godność, no to już takie bardzo wysokie, tak jakby ta godność została odebrana ludziom, no przez to, że jest internet. To ta godność jest już tak, nie wiem, automatycznie odebrana tym ludziom, czy na przykład, no bo w mojej branży, prawda, w naszej branży, no było tam, że zostawiane są jakieś okruchy danych i one są potem przetwarzane, no i to jest od razu, że tak powiem, jakieś zło się dzieje, prawda, że to jest niedobre i trzeba coś z tym zrobić, jak coś z tym zrobimy, to ta odebrana godność zostanie przywrócona. No już pomijam tutaj hiperbolizację całej tej dyskusji, ale to jest jednak tak, że te ślady cyfrowe rzeczywiście są
istotne, one są wartościowe, oczywiście nie pojedynczo, tylko w masie, prawda? Przetwarzane, one tworzą jakąś nową wartość, pozwalają ulepszać produkty, pozwalają lepiej tym wszystkim zarządzać, smart cities, prawda? Zostało ten na przykład no, nawigacja, prawda? Dlaczego możemy omijać korki w Google, dzięki Google Maps? No bo zbieramy dane, prawda, tych wszystkich i w czasie rzeczywistych one są przetwarzane, pozwalają nam zbierać dane o natężeniu ruchu i tak dalej, i tak dalej. Więc takie podejście, że jak dane są zbierane, to jakoś jest to coś złego samo z siebie, prawda, z samej zasady. No ale pojawia się, słuchaj, Natalia, jest nawet tutaj rodzaj takiej, że tak powiem, symbolicznej załaszczenia w ogóle tej debaty, mówiąc, że jest śledzenie albo obserwowanie, prawda? To jest agregacja. Ja proponuję, że za chwilkę panaliści się do tego odnieśli. A to tylko Wierzchołek Góry Lodowej. Tak, był jeszcze głos z tyłu, zdaje się, jeden. Czy jest jeszcze nadal aktualny? To oddajmy głos ostatni i potem chyba gorąca dyskusja z powrotem. Dzień dobry, Bartosz Paszcza z Klubu Jagiellońskiego. Po pierwsze serdeczne podziękowania dla Nowej Konfederacji za zarówno numer, jak i debatę dzisiejszą, bo zawsze podnoszenie takich tematów, jak widać po temperaturze dyskusji, jest chyba słuszne i cały czas tego jest gdzieś tam za mało. Też odnosząc się do głosu chwilę wcześniej, ja bym nie trywializował tego, że wszystko, co dysponujemy, to są pojedyncze przypadki. Nie bez powodu WHO wpisało uzależnienie od internetu na listę chorób i wydaje mi się, że to nie jest oparte o parę historii pojedynczych osób, które gdzieś tam słyszeliśmy, że się od smartfona uzależniły. Natomiast w tej całej dyskusji jedna rzecz, którą gdzieś tam przyszła do głowy, że może warto je poruszyć, jest kwestia tego, jak samo WWW zostało skonstruowane na samym początku. To znaczy ono było z założenia pozbawione modelu ekonomicznego. I wszystkie konkurencyjne systemy, które umarły po drodze, w jaki sposób ten system, nazwijmy to płacenia na przykład za treści czy mikropłatności miały wbudowane. I to może bardziej pytanie otwarte do panelistów. Czy tak naprawdę to nie jest praprzyczyna tych różnych rzeczy, które wskazujemy, że są wadami tej obecnej sytuacji technologii? Bo oczywiście jest też dużo zalet, ale to co dzisiaj się też przewijało, to było dużo wad. Czy to, że jeżeli nie ma modelu zarabiania na tworzeniu internetu, na tworzeniu platform internetowych, to wtedy musimy walczyć o atencję użytkownika i musimy sprzedawać reklamy. I to jest jedyne, co nam pozostaje do zarabiania. Okej, to ja proponuję, czy Krzysztof Izdebski chciałby się odnieść do pierwszego głosu? Dobrze, mogę. Czy on blok? Nie, pokrótce, bo mam wrażenie, że tam też ważniejsze rzeczy być może padły nie bezpośrednio do mnie. Natomiast no, nie do końca mam rzeczywiście przekonanie, czy to jest coś wyjątkowego, jakby, że te narzędzie nas socjalizuje jakoś inaczej niż właśnie nas socjalizowało środowisko, nie wiem, szkolne i tak dalej. Tak? Znaczy ja cały czas jednak bronię tej tezy, że okej, wpychają nas, już generalizując te algorytmy, do różnych baniek, ale też dlatego, że my się w tych bańkach czujemy komfortowo. Znaczy one w jakimś sensie spełniają, tak mi się wydaje, być może często nasze ukryte oczekiwania i będę jednak bronił tej tezy, że my się trochę tak socjalizujemy, jak nam jest po prostu bardziej komfortowo i wygodnie. Tutaj przyszło TikToka, ja pamiętam jeszcze a propos strajku nauczycieli, ja pamiętam ten w 93 roku. Być może lepiej bym zrobił, żebym się nagrywał na TikToku, ja poszedłem, pamiętam, na piwo. A byłem jeszcze dosyć młodym uczniem podstawówki. No więc też jakby to wydaje mi się, że zależność jest od postaw pewnych indywidualnych, a nie też od tego, że lepiej jest spędzać jakoś, to jest też taka, wydaje mi się, troszkę Arkadia, że spędzanie tak czasu na świeżym powietrzu i tak dalej. Mamy potrzebę spędzania czasu na świeżym powietrzu, czasami nie mamy. I to jest jakby kwestia w ogóle chyba problemu z relacjami rówieśniczymi ogólnie, a nie z samą winą technologii jako takich. Znaczy wydaje mi się, że ta przyczyna jest pewnie głębsza niż tylko te technologie. Jeden, że Marcin, tylko do ciebie, znaczy z tymi algorytmami i tym, że
jakby ta dyskusja nie jest wkluczająca w pewnym sensie też dla ludzi. Znaczy, ja ogromnie żałuję i to też zwróciłeś uwagę na ten problem, znaczy, że ci ludzie, którzy tworzą te algorytmy, one siedzą w tych swoich labach, tak? Znaczy, to też jest problem. Znaczy, mi się wydaje, my wiesz, wielokrotnie jako fundacja próbowaliśmy trochę tam gadać o etyce z ludźmi, którzy tworzą te algorytmy i mam wrażenie, że dla nich to była zupełnie jakby rzecz, na którą oni się na co dzień nie zastanawiają, a też szkoda. Znaczy, ja uważam, że ta dyskusja powinna być wyrównana. Ja zawsze chętnie dyskutuję z ludźmi, z którymi trudno mi jest polemizować, bo nie znam się na tworzeniu algorytmów, ale też na pewnym zrozumieniu się nawzajem, tak? Czyli przekroczeniu tego. Znaczy, więc to też jest pewien, nie wiem, mój postulat, znaczy też, żeby ci inżynierowie, ja wiem, że to jest często zupełnie inny język, tak? Jak nie wiem, z koderami, ja mi się często trudno też dogadać, ale też spróbujmy, znaczy, bo wydaje mi się, że ta korzyść na pewno może być obopólna, bo będę bronił jednak tej tezy, że kwestie etyczne w tym kontekście są istotne, tak samo jak były istotne przy okazji rozwoju innych technologii, bo zgadzam się, że ta technologia czy te technologie nie są być może bardziej niebezpieczne, one mają, może są bardziej widoczne, czy mają powszechny zasięg. My też wrzucamy wszystko do worka nowe technologie, a tych zjawisk też jest na pewno dużo więcej, ale też taka potrzeba debaty i pewnie jakby trwała dłużej, to tak by było. Kończę. Ja proponuję, żeby teraz pan doktor Maciej Grutowski się odniósł do drugiego głosu, bo było to dosyć gorące i potem głosy podsumowujące dwóch pozostałych panelistów. Tak, odpowiadając na krytykę przedstawioną przez pana Marcina Olendra, przepraszam, jeżeli coś pominę, ale kilka tych wątków krytycznych było, odpowiem tyle, co sobie zapisałem. Jeżeli chodzi o Roberta Epsteina, tak jak wspomniałem, on jest psychologiem, nie jest informatykiem i to nie może być zarzut, ponieważ jego badanie dotyczyło tego, co na ekranie użytkownika wyświetlane jest na pierwszej stronie przeglądarki Google, kiedy zrobi się zapytanie na temat kandydatów na prezydenta. I teraz pytanie, czy to trzeba być informatykiem, żeby przeczytać, że wyświetlane są wyniki, które faworyzują jednego kandydata, a nie faworyzują innego. Jeżeli chodzi o malware zainstalowany, tak, było wsparcie informatyczne właśnie automatycznie zbierające wyniki różnych osób, ale także były obserwacje bez tego oprogramowania na początku badania, kiedy po prostu użytkownicy bez żadnego dodatkowego malware'a czy innego oprogramowania, które właśnie automatycznie pobierało, po prostu rejestrowali, co widzieli, tak, także do tych badań można zajrzeć. Jeżeli chodzi o to, że wykazanie takiego, powiedzmy, pewnego skrzywienia wyników byłoby śmiercią dla firmy, ja się nie zgodzę, ponieważ nie ma do czego tych badań przyłożyć. Rozważmy taki przykład. Mamy kandydata A i B na prezydenta, tak? A jest w sensie obiektywnym aniołem, a B jest łotrem, tak? No i co teraz, będziemy oczekiwali, że algorytm nam wyświetli sprawiedliwe wyniki, czyli trochę dobrego, złego i o jednym, i o drugim, tak? Nie ma jak tego procesowo obronić, na tym polega problem, natomiast Epstein upiera się, że było takie skrzywienie. Jeżeli chodzi o definicję, artykuł w Nowej Konfederacji nie jest artykułem naukowym, to jest pogłębiona publicystyka. Jeżeli domaga się pan definicji, mogę podać z Adamem Alterem z pamięci, że uzależnienie od cyfrowych technologii ekranowych to jest taki rodzaj powtarzalnej czynności, która w dłuższej perspektywie daje nam radość, w długiej perspektywie przyczynia się do obniżenia naszego dobrostanu fizyko-psychicznego, ale mimo to staramy się przymuszeni, żeby ją powtarzać. Taka jest definicja, jeżeli pan sobie życzy. Dalej, jeżeli chodzi o algorytm Google do rozpoznawania obrazów. W 2015 roku pojawiła się publiczna informacja, że algorytm do rozpoznawania obrazów ma być uniwersalny, w tym sensie, że ma także służyć. Ja podałem tą informację za MIT Tech Review. Jeżeli podam ją nierzetelnie, ok, natomiast to nie jest mój pomysł, moja ocena. Z tego, co pamiętam, to Google temu nie zaprzeczało. Tak? Tutaj reakcja była, ok, jest problem, przepraszamy, naprawimy to. Nie rozstrzygam na temat tego ocenzurowania. Być może tak, jak pan miał rację. Tak? Faktem jest, że dziennikarze zaobserwowali, że ta funkcja programu jak gdyby nie działa zgodnie z oczekiwaniami cały czas, mimo że minęły 3 lata po 2015 roku, kiedy sprawę opisywano. Jeżeli chodzi o uzależnienie, że nie jest to problem, będę upierał się, że jest to problem, ponieważ w artykule w Nowej Konfederacji przedstawiłem publikacje naukowe z głównego nurtu nauki, które nie były kontestowane czy oprotestowane przez krytyków, w których wynika wprost, że różne branże prowadzą badania nad doskonaleniem mechanizmów uzależniających po to, żeby przywiązywać użytkownika na dłużej do urządzenia. Dlatego uważam, że to nie jest jak gdyby problem indywidualnej podatności osób na uzależnienie, ale jest to problem jak gdyby w pewnym sensie systemowy czy społeczny. To ja chciałem podać króciutko dwa przykłady, jeżeli mi prowadzący pozwoli.
Powoli musimy kończyć, w związku z tym bardzo, bardzo króciutko. Dobrze. Jeszcze dwa głosy mam. Więc jeżeli chodzi o Google, Google filtruje informacje. Google indeksuje jedynie jakiś procent zasobów sieci. W związku z czym, jeżeli Google je filtruje, no to pełni rolę pewnego cenzora. Jedne informacje dopuszczając, a innych nie. I w oparciu o jakie kryteria Google dokonuje tej selekcji? No, Google się jednak utrzymuje z reklam, więc wnioski można wyciągnąć, że takie, które sprzyjają jego zyskom, prawda? Ostatnia rzecz. Problem z uzależnieniami cyfrowymi jest o tyle poważny, o czym nas przekona następujący przykład. W wakacje minionego roku media obiegło zdjęcie, na którym trójka ratowników wodnych zamiast patrolować akwen, tak wpatruje się w ekrany telefonu. No to jest właśnie przykład pokazujący, że to uzależnienie ma pewien charakter systemowy, które zagraża bezpieczeństwu militarnemu. Dziękuję. Natalia Mileszek. Ja bardzo krótko, bardzo chciałabym Bartoszowi odpowiedzieć na jego pytanie, ale to jest bardzo dobre pytanie, myślę, że najlepszych, które dzisiaj chyba padło, więc będę o tym myślała i wrócę do ciebie. Ja tylko chciałam, zainspirowana wystąpieniem tutaj Marcina, i nie będę wchodziła w tą gorącą polemikę, bo widzę, że już Marcin by chciał odpowiadać. Ja tylko chciałam po pierwsze podbić to, co powiedział Krzysztof przed chwilą, że starajmy się, żeby ten dyskurs o technologii był jak najbardziej inkluzywny. I jakby to jest niestety fakt, że my w tym dyskursie też jesteśmy pozamykani w pewnych bańkach, bo mówimy innym językiem i też nie staramy się zrozumieć. I to myślę, że to jest jakieś systemowe zaniedbanie ze strony wielu podmiotów, które powinny być w to zaangażowane, że właśnie na przykład inżynierowie nie są w stanie, albo że my też nie jesteśmy inżynierami w stanie. Jakby to jest obopólne i myślę, że bardzo potrzeba nam szerokiej debaty o technologii, bo ona dotyczy po prostu każdego z nas i różnych aspektów. A co do tego, do podbijania, podnoszenia przez ciebie, że ta godność i te dane, i że dane agregujecie, w sensie, że w ogóle jakby myślę, że nie ma co się obrażać, że biznesy internetowe i technologiczne są w dużej mierze oparte po prostu na agregowanie danych. I to jakby, no to jest stan zastany. Pytanie jest o pewne, jakby po pierwsze rozróżnijmy, musimy pamiętać w tej całej dyskusji oczywiście o danych osobowych i nieosobowych, które jednak te dane osobowe powinny, tak jak są objęte, powinny być objęte pewnym dodatkowym reżimem ochronnym jednak, ponieważ na podstawie tego można się bardzo dużo po prostu dowiedzieć o człowieku, a niekoniecznie chcę, żeby to było o mnie wiadomo. I też chciałam jeszcze na sam koniec powiedzieć, że jeśli chodzi o dane, to też się gdzieś toczy taka ciekawa dyskusja w ogóle na temat tego, na ile dane właśnie nieosobowe mogłyby być, jakby tak naprawdę są jakimś takim zasobem wspólnym i czy one nie powinny być przeniesione po prostu do commons, do jakiegoś takiego zbioru, z którego wszyscy mogliby korzystać. I to jest, ale to tak podbijam jako kolejny, tak, dane nieosobowe, podbijam jako kolejny jakby temat na kolejne spotkania czy rozważania. Dane nieosobowe zostały podbite, a teraz pan Robert podsumowuje. To przebijam, bo zgadzam się z tym, co pani Katarzyna powiedziała przed chwilą. Drodzy Państwo, wiele wątków, więc postaram się hasłowo i przepraszam, bo każdy z nich też wymagałby godziny odpowiedzi. Życie, internet nie kończy się na Google, ja tak myślę. I to tylko chyba dobrze. Szokujące. Chyba tylko dobrze. Nie zgadzam się. Okej. Ja wierzę w to, że jeszcze cała przyszłość jest przed ludzkością, również technologiczną. I mówię to też z tego powodu, że nie zgadzam się z argumentem, że tylko się należy znać jako inżynier informatyk na algorytmie. Wręcz odwrotnie. Słucham? No tak, tak, ale właśnie brakowało, dlatego w ogóle ten wątek, jeszcze to już pokażę, przewodnik się pojawił, ponieważ technologie były znane tylko inżynierom, a wpływ technologii na rzeczywistość rzeczywiście był oceniany jako dotkliwy albo nagle istotny. I uznano, że właśnie technologia typu sztuczna inteligencja, właśnie oparta o nauki kognitywne, które nie pochodzą od dzisiaj, tylko z 1946 roku, tak najwcześniej mówiąc, jeżeli chodzi o nowoczesną naukę, ale również sprzed wojny, to są nauki, które nie są inżynieryjne, algorytmiczne, tylko nauki o mózgu, po prostu, o naturze mózgu. A mózg się porusza w warstwach logicznych, ma infrastrukturę, a również skojarzenia, ma dane i to jest to najpiękniejsze w tym wszystkim. Dane nie urodzą świadomości. I to powiedział polski filozof Włodzimierz Sedlak w 70-tych latach. Jak dotychczas się tak nie stało, mimo tych rozmów o General Artificial Intelligence, mimo to.
Chciałbym teraz jeszcze dwa słowa powiedzieć ad vocem do pana z Instytutu Jagiellońskiego. Dobrze mówię, tak? Tak, tak. Dziękuję, bo to ważne rzeczywiście pytanie i ja zresztą nie bez kozery troszeczkę tu mówiłem o rozrywce. Akurat pochodzę ze środowiska prawników, którzy zajmowali się mediami już od 25 lat, łącznie z internetem. Ta konwergencja była bardzo nam znana i rzeczywiście media darmowe lansują nam bardzo darmowy content. Content bardzo płaski intelektualnie, bardzo płaski rozrywkowo. Wszystko jest kwestią zabawy, reaktywności i podaży reklamy i podaży zachowań. To się monetyzuje, tylko że monetyzuje się właśnie, to jest negatywne, a propos jeszcze nawet telewizji naziemnej polskiej, możemy sobie powiedzieć. Content, który widzimy w telewizji naziemnej, no jest, nie wiem jak państwa, ale mnie bardzo często obraża, tak? Ale jeżeli tak jest, to być może w internecie to zjawisko też już zachodzi. To wszystko zaczyna być płaskie, więc poszukiwanie wartości w internecie, czy ja mówię, życie nie kończy się na Google, jest celowe, czemu nie? Dlatego wręcz odwrotnie zachęcam do diktum i jeszcze panu powiem tak. Od 3 lat staram się tym zajmować na różnych forach międzynarodowych i paradoksalnie udało się wkleić kilka polskich koncepcji do OECD, do WTO. No już nie mówię o Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, bo to też się tak stało, jeżeli chodzi o gospodarkę cyfrową. Da się. I z tym pozytywnym akcentem kończymy. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panelistom i panelistce za udział w debacie. Dziękujemy.